Dobra, lecimy. Let's go. O tak. Nazywam się Kasia Cichopek i witam Państwa w programie Gra Wstępna. Pamiętacie gadatliwego osiołka? Czy ciąża Kasi Cichopek anulowała program, myślicie? Może to się stało? Może dlatego nie ma już więcej odcinków? Z filmu o Shreku? Jego ukochaną została wielka smoczyca. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Po prostu pasowali do siebie charakterami. W grze wstępnej charakter i uroda mają równe szanse. Wszystko zależy od wyboru uczestnika. Nieprawda, jakby, przepraszam bardzo, jest ignorowany tutaj lore Shreka, dość ważne. Mister Pawczy, dziękuję, Lazy Lensy, dziękuję. Mianowicie, Smoczyca uważa, Lara Croft Achwit. że łoś, osioł jest super hot, co było widać po jej języku ciała, tak? A osioł, nie wiem, przekonał się chyba, zryzowała go. A jest nim dzisiaj Jakub. Zapraszam. Cześć, Kuba, witaj. Cześć, witam. O kurde. Powiedz mi, z jakiej pasji nie jesteś w stanie zrezygnować? Ale wczesne lata 2000 Gostek, zajebisty. Z żeglarstwa, gry na perkusji czy kobiet? Z żadnej. Tak, spodziewałam się takiej odpowiedzi. Szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o żeglarstwo i perkusję, To to jest ja się na tym dobrze. nie znam, natomiast jeśli chodzi Jest o kobiety, moc. no cóż, sama nią jestem. I dlatego dzisiaj zaprosiłam cztery fantastyczne dziewczyny. Mam nadzieję, że któreś ci się spodoba. A w wyborze twojej idealnej partnerki pomogą ci twoi przyjaciele. Filip i Piotr. Halo, panowie, jesteście tam? Witamy, Tak, tak, jesteśmy. witamy. Teraz. Bardzo mi miło, że was słyszę. Okej. On gra na gitarze. On gra na perkusji. Ten na wokalu. Słyszę. Czy to prawda, że Jakub z każdego rejsu wraca bogatszy o miłosne doświadczenia? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Tak. Chodzą takie słuchy. Przypomnę Państwu, że chłopaki przez cały czas. Na basie? Nie, gość. Nie, jest gość, który nagra na basie, tak, ale nie ma go tutaj w studiu, ponieważ nikt nie wie, kto gra na basie. Nigdy. Będą widzieć i słyszeć tylko to, co widzi i słyszy Kuba. Wróćmy zatem do naszych dziewczyn. Czy jesteś gotowy, aby poznać nasze kandydatki? jestem zdecydowanie. No to zapraszam cię tu i ja zapraszam dziewczyny. Czy audio jest dobrze teraz? Czy teraz jest wystarczająco głośno? Przed tobą Oh Basia, yeah. specjalistka od pochopnych decyzji. Kupiła sobie samochód, chociaż nie ma prawa jazdy. Co? Pas. To ja dziękuję. Mamy w programie jeszcze jedną Basię. Przed tą dziewczyną nie da się niczego ukryć. Niewiernością chce się zajmować zawodowo. Joanna wielką wagę przykłada do cudzej urody. Czekajcie, muszę wrócić, bo też usłyszałem, ale nie zanotowałem. Co? Chce się zajmować za. Mamy w programie jeszcze jedną Basię. Przed tą dziewczyną nie da się niczego ukryć. Niewiernością chce się zajmować zawodowo. Będzie detektywem? Cool. I przerażająca, ale cool. Joanna wielką wagę przykłada do cudzej urody. Dzięki, Swagler. Agnieszka z taką samą gracją porusza Wow. się w wodzie, jak i na placu budowy albo na europejskich wybiegach dla modelek. Wow, wygrana. Wu. Zaktusil, dziękuję. Ona zrobi wszystko. Wow. Czekaj, czy
Ciekawe jak jest z tymi opisami, nie? Czy oni to wybierają wcześniej? Kandydaci? Czy kandydatki miały w ogóle tutaj coś do powiedzenia na ten temat? Czy oni im tworzą te? Bo... To jest moc, to jest dobre. Dzięki Heidi. Dzięki, Amnik. Jak pierwsze wrażenia? No, skorci mnie, żeby tam... Na chwilę. Nie wolno zaglądać do naszych dziewczyn. Będziesz miał taką szansę, zobaczysz je jeszcze dzisiaj. Czy jesteś gotowy na rundę pierwszą? Tak. Zapraszam. Nice. Kuba, w pierwszej rundzie i w dwóch kolejnych nie będziesz widział naszych dziewczyn. Ale jeszcze zobaczysz. W ostatniej rundzie staniesz z nimi twarzą w twarz i wybierzesz tę, która podoba ci się najbardziej pod względem wizualnym. Dziewczyny, widzicie Kubę? Tak. One cały czas ciebie widzą w swoich monitorach. Chciałybyście go trochę lepiej poznać? Oczywiście. Jasne. To dobrze, bo przygotowaliśmy dla was krótki film o Jakubie. Boję się. Proszę, niech będzie w zespole. Nie! Nie! Staram wyrażać siebie poprzez muzykę, granie na perkusji. To jest właśnie moje jakieś marzenie, żeby móc to, co czuję, przekładać na dźwięki. Nie! Czuję się szeroko pojętą sztuką, dużo czytam. Moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się dość dawno, to pasją zaraził mnie mój ojciec. Mówił na początku? 17 lat. Sorry, nie zwróciłem uwagi. Samemu prowadzić rejsy, co roku gdzieś pływam, Chorwacja, Grecja, Karaiby, Bałtyk. Lubię zarówno działać sam, jak i w zespole. Jestem taką osobą, że chcę mieć pewność, że coś będzie zrobione dobrze, to robię to sam po prostu. Lubię ludzi, ich towarzystwo, lubię... Potwierdzacie, że jeśli ktoś z was gra w zespole, potwierdzacie, że tak wyglądają wasze spotkania? Że wyjmujecie po prostu arkusze z nutami i gadacie, o to dobre. Chcę współpracować, tworzyć te nuty. Czego przykładem jest właśnie mój zespół, Delirium Band. Cenię w ludziach i szukam tego, zwłaszcza w dziewczynach właśnie jakiejś otwartości, takiego pozytywnego myślenia i czegoś, co mnie zachwyci po prostu. Wtedy... Panowie się spotykają i wspólnie nutują. Piękne. Nie zrozumiesz tego bardzo, nigdy nie byłeś w zespole. To prawda, nie rozumiem, ale piękne jest to. Doceniam. Czuję, że coś z tego może być. Dziewczyny, co byście o nim powiedziały? Chętnie byśmy go posłuchały na żywo, jak gra. Kto wie, może będziecie miały taką okazję. Dwójka, dobrze. Zapraszam na koncerty. No dobrze, co wyrobiłyście? Błagam. Proszę. Proszę, przychodźcie. Sobie zdanie o Kubie, to pozwólcie, żeby Kuba troszeczkę lepiej poznał was. Bywasz często w kobiecych pokojach? Uwielbiam jego niezręczny śmiech, jest super. Dość często, tak. Aha, czyli mniej więcej wiesz, jak wyglądają. Bardzo różnie. Ciekawa jestem, czy ten materiał zaskoczy cię odrobinę. Z jakiegoś tosowiska. Odwiedziła pokoje naszych dziewczyn. Rozpoczniemy od Basi. A, przegląd pokoi, klasyk. No i została skazana muzyką. Hold up! Tak? Czekajcie, tak? Chciałeś coś ważnego? Tak, oglądam Kasię Cichopyka, co? Przepraszam. Masz chodny jakiś napój? Mam jeszcze te puszki, więc nie potrzebuję. A co zabrałeś? No to weź mi herbatę mrożoną. Okay. Dziękuję. Też, co? Tak. I Canada Dry, tak, dziękuję. Dobra. Czekaj, co tam było? Paszport pod poduszką? Mina jest adekwatna jakby, hold up. Boże, te diabelskie rogi, taki nawet klasyk. Nawet pluszak ma różki przyprawione. Co ten paszport robi pod poduszką? No właśnie. Leży. Paszport, wydaje mi się, że dlatego, ponieważ kocham podróże. Ja też. No wiem, czemu masz paszport, ale czemu jest pod poduszką?
Co? Jaki to jest niesamowity powód. O, Borys 8, dziękuję za rajd. 562 osoby, witam serdecznie. Ogólnie dziękuję też za suba. Trafiliście akurat na pierwszy, na początek pierwszego odcinka, przepraszam, pierwszego, 11 już odcinka. Pozdrowić mojego chłopaka Antka, bo jutro mamy drugą rocznicę. Pozdrawiam. Boże, miłość jest w powietrzu. Witamy serdecznie. I zapraszam. Na piękny seans. To się dobrze składa. Ciekawe. Wszystko wiesz, tak? A propos tych podróży i tego paszportu, to ja słyszałam, Basiu, że ten paszport teraz ci się naprawdę przydał, bo podobno tydzień przed ślubem uciekłaś do Londynu, to prawda? Dokładnie, Liverpoolu, tak. O. Nie do... Czekaj, co? Czekaj, co? Przed ślubem? Co się dzieje? To jest reveal jakiś. Czemu ona mówi tak, że o, tak w ogóle to przy okazji tego, jak uciekłaś przed ślubem, to pojechałaś sobie gdzieś... Czemu to nie jest ważniejsze? Nie, lore jest głębokie już, podoba mi się. Paszport schowany pod, pod poduszką mamy, więc jest ostro. Ucieczka ze ślubu, niesamowite. Końca tak. I jeszcze kurwa do Liverpoolu, najgorszy wybór możliwy. To jest kobieta to pełna było, niespodzianek. Aczkolwiek faktycznie jestem coś więcej. Zaintrygowało cię to? Słowo ślub mnie zaintrygowało. A Basiu, to może nam powiesz coś więcej? Właśnie chciałbym prosić o rozwinięcie tej sytuacji. Zdarzyło mi się w życiu coś takiego. Jest to na pewno dosyć osobiste. Mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo, bardzo pozytywnie to pamiętam i to, dlaczego tak wyszło na koniec, było spowodowane zupełnie innymi czynnikami, aczkolwiek... Faktycznie w moim życiu coś takiego zaistniało, ale to jest długa i wydaje się, że piękna historia, którą mogłabym ci opowiedzieć po programie. No, kusisz, kusisz. Tak czy siak, gdybyś nie uciekła... Koniec, to już koniec dla niej. Tak, oczywiście. Bardzo jest nam miło. A mogę spytać, czy żałujesz swojej decyzji? Nie, niczego w życiu nie żałuję. Wydaje mi się, że wszystko jest w życiu potrzebne i nie należy żałować tego, co było, tylko wyciągnąć wnioski i iść dalej. No dobrze, to sprawdźmy zatem, czy takie same imiona oznaczają identyczne pokoje. Kolejny pokój, również Basi. Ej, Sunia, dziękuję za suba. Poczekajcie. Sorry, że przerwałem akurat, kiedy prezentują krecika, ale... Czemu nie dalej nawet wybrać... Tak jak Dzidziusiowi jakiegoś... Jakiejś, nie wiem, przezwiska albo coś. Wow! Co jest? Czekaj, co się dzieje w tym pokoju? Dobra, były kupowane w Empiku na pewno poradniki, jak rysować anime. This image goes hard. Dora i rękawice bokserskie. Kino, kino. Dostrzegam tu pewne różnice i widzę, że ten czy piwo też znalezione w tym pokoju? Ciekawy jestem, kto to reżyserował. No, Basia, bo to jej pokój. Dużo, dużo tam rzeczy jest na ścianach. To jakieś pamiątki, kolekcja? O co chodzi? Tak, to jest moje dosyć nietypowe hobby. Zbieram etykietki od alkoholi różnych, przeróżnych. Kto je spożywa, te alkohole? No na pewno wszystkiego sama bym nie zdołała wypić, ale dzięki, dzięki. Generalnie dużo posmakowałam już w swoim krótkim życiu. Trochę czerwona flaga, ale okej. No a w takim razie, skoro nie dziękuję, największy fan Jacek. Przyjaciółmi, którzy również podzielają moją pasję. Proszę, proszę. No dobrze. Ja też. Czy jesteś gotowy do kolejnej inspekcji? No właśnie, jakiś następny pokój bym obejrzał. Okej, okay, ta Basia... No więc tak, z tych dwóch Baś
No wybór jest tutaj jeden. To przed nami pokój Joanny. Ona idzie twardo. Okej. Okay. Misiek na kanapie rozkładanej musi być. To jest kurwa z kota domowego zdjęte chyba. Zobaczcie jaki to ma rozmiar. Co jest? O! Kościół kompasowy, let's go. Dzikie kotki potrafią ładnie mruczeć, ale mogą też ryknąć i podrapać. Odpowiada ci coś takiego? Szczerze mówiąc, to drugie mnie interesuje bardziej niż to pierwsze. A nie intryguje cię ta kostka? Nice. No właśnie, chciałem zapytać. Nie znam tej gry, także możesz wytłumaczyć, na czym polega? Jeśli chodzi o kostkę, to mogłabym oczywiście w sposób bardziej osobisty, ponieważ do takich rzeczy ona należy. Ale jest bardzo przyjemna gra. Wydaje mi się, że na pewno by ci się spodobała. Minusowy riz piszecie. Nie, uważam, chłopak jest zestresowany. To prawda, jest w telewizji. Cztery kobiety o niego zabiegają. Może być zestresowany. Ale wysyła co jakiś czas takie sygnały, że wydaje mi się, że jest tam jakiś, są tam jakieś pokłady rizu, do którego trzeba dojść. Lubisz chodki i klocki? Kto nie lubi, no pewnie. Dobrze, to zobaczmy teraz, jak mieszka Agnieszka. O, dostanę lepszą muzykę. Boże, to ta peta idylla Windows XP. Boże, jeszcze z lat 2000 wszystkie półki były zawalone taką ceramiką pierdołowatą. Radziu kolega, dziękuję za suba. Od babci na 100%. Okej, myślałem, że... Trochę inne kulki, ale... O nie, koniara! Uwaga! Narzędzie zbrodni też jest. Ochnerek jakiś. W pokoju Agnieszki znajduje się sprzęt do jazdy konnej. Grając na gitarze zarabia chyba kasę, żeby kupić konia. Co byś powiedział na coś takiego? jako członek zespołu nie ma kurwa opcji. Powodzenia. No... Dobry sposób zarabiania pieniędzy, zdecydowanie. Jeździsz konno, tak? Tak, jeżdżę konno. Teraz niestety ze względu na naukę musiałam przerwać, ale jeżeli chodzi o zarabianie i przez granie na gitarę, to niestety aż tak dobrze by mi nie szło, ponieważ no, aż takiego dobrego słuchu nie mam, ale widzę, że ty grasz na perkusji, to mógłbyś mnie trochę poszkolić z tą gitarą. Kochana, jakbym miał słuch, to by niego na perkusji. Jakubie? Przepraszam, to był żart. Przepraszam. A tak widzę, że w porównaniu do pozostałych dziewczyn masz większy porządek w pokoju zdecydowanie. Jak możesz tak skomentować? Jesteś pedantyczką, ale widzisz uporządkowane życie. Lubię mieć uporządkowane życie i lubię mieć porządek, ale... No, czasami, jak widziałeś, nie wszystko było tak idealnie czyste, no niestety, ale fajnie, że mi odbierasz, że jestem uporządkowana. Miło. Tam widziałem jakieś na tablicy korkowej... Najciekawszy pokój miała też do tej pory. Coś takiego matematyki się uczysz, tak? Tak, studiuję na kierunku tak, inżynieryjskim, więc tak, matematyka to na razie jest na porządku dziennym u mnie. Przechodzimy do
do kolejnej odsłony. W twoim imieniu poprosiliśmy dziewczyny o rękę. Ba, o nawet dwie ręce. Sam zobacz. Jako pierwsza zaprezentuje nam się ręka Basi. Okej, dłonie. Suireno, dziękuję za suba. Druga najlepsza rzecz po stopach. On wygląda jak postać totalnej porażki. Trochę tak. Ktoś... Ktoś jest w stanie określić? Hebrajski? Ktoś zna? Kłek mln... Nie. Ona jest niesamowita. Jakby pamiętajmy o tym, że ona uciekła przed ślubem. Lubisz dziewczyny z tipsami? Szczerze mówiąc, nie. Ale na pewno nie jest to czynnik decydujący. I zaczął klaskać, kiedy powiedział, że nie. Podobno o mężczyźnie co prawda mówi zegarek, ale o kobiecie również może dostarczyć kilku cennych informacji. Co powiesz o tym zegarku? Ładny. Aha, czyli generalnie nie przeszkadza ci, że jest biały, z diamencikami, to ja widzę, zwróciłam na to uwagę. Nie, nie. Jako sroczka kobieta. Kasia Cichopek nienawidzi takich zegarków. Widać, jaka jest salty w chuj o to. A co mam na takie rzeczy uwagi? A tatuaż nie jest intrygujący? Właśnie, co na nim jest? Chciałbyś wiedzieć, co znaczy? Tak. Czy coś oznacza i co? Basiu, więc ten tatuaż jest po hebrajsku. Tyle Jachwę mogę po hebrajsku. Powiedzieć. I jest bardzo dla mnie wyjątkowy. Natomiast jego znaczenie wolałabym powiedzieć osobiście, ponieważ tak jak mówię, jest coś dla mnie, jest bardzo wyjątkowy i wolałabym zachować dla siebie. Imię męża byłego. Ile miałeś lat, jak go zrobiłaś? To było 2 lata temu. Aha. W Liverpoolu. O mój Boże. Nie wiem ile, ale... Kobiety się nie pyta to o wiek, dlatego, więc to była dyplomatyczna odpowiedź. Tak. Dobrze, zobaczmy. Okej, moja teoria, for real, myślę, że to może być imię dziecka. Możliwe, że ma dziecko. Bo był ten element ślubu, którego w końcu nie chciała, stwierdziła, że nie chce wziąć tego ślubu. I możliwe, że... No bo nie było tutaj wcześniej, nikt nie mówił o dzieciach albo coś, nie wspominali. Albo miała mieć. Albo też tak, może tak. Tak zauważyłem, że jeśli chodzi o programy randkowe, to telewizyjne, to o dzieciach się w ogóle nie wspomina do samego końca. Zupka chińska tam jest napisana, tak. Pokaż jeszcze raz ten tatuaż, dobra. W sensie nie powinno być trudne to przetłumaczyć, no. Oj. Sorry, super szybki zoom jest. Dlaczego po hebrajsku wtedy? Hebrajski też ładnie wygląda po prostu. Może to jest też jakiś powód? Wtedy były modne tatuaże po hebrajsku, mówi Haruka. Okej, to może też tłumaczyć. Machol, dzięki. Kurde, szkoda, że nie ma ten. Że zasłania tutaj. No to jest jeszcze jakiś element. Weź Google tłumacz ze zdjęcia. Znaczy, myślałem, że któryś z was to zrobi. Ma napisane, co oznacza Sebastian. Ej, to ma sens. O kurde. Mi piace Deepiu, dziękujemy, faktycznie. Tylko, że to jest do góry nogami, dlatego... Ale ten, zostało tutaj dobrze ten, czekaj, przypnę to. Sprawdzam.
Tak, zgadza się, że na Sebastian. Potwierdzam. Po prostu jest do góry nogami zrobiona fota. Avenoria. Bartek, widziałem cię dziś w Biedronce, poprawiłeś mi dzień. Pozdrawiam. Cieszę się, że mogę ci poprawić dzień moją obecnością w Biedronce. No, syn albo narzeczony. Jest to czynnik decydujący, także... Podobno o mężczyźnie co prawda mówi zegarek, ale o kobiecie również może dostarczyć kilku cennych informacji. Co powiesz o tym zegarku? Ładny. Aha, czyli generalnie nie... Ten tatuaż jest po hebrajsku, tyle mogę powiedzieć. I jest bardzo dla mnie wyjątkowy. Natomiast jego znaczenie wolałabym powiedzieć osobiście, ponieważ tak jak mówię, jest coś dla mnie, jest bardzo wyjątkowy i wolałabym zachować to dla siebie. Okej, też inna rzecz, jeśli to by było imię, na przykład dziecka albo zmarłej osoby, to byłaby też data według mnie. Najczęściej takie tatuaże widzi się z datą. Data urodzenia albo data śmierci albo coś. Nie? Niekoniecznie? Okej. Okay. No to moja głupia teoria. Debila. Teoria pierdolonego debila w takim razie. Dobra, zobaczymy. Właśnie, może będzie dzwonione do byłych i będzie dzwonić do Sebastiana. Jezu, jeśli zadzwonią do Sebastiana, to obiecuję wam, że wywalę to krzesło przez okno. Nie, nie zrobię tego, bo jest szansa, że to zrobią faktycznie w programie, a lubię to krzesło. A ile miałeś lat, jak go zrobiłaś? To było 2 lata temu. Aha. Nie wiem ile, ale... Kobiety się nie pyta to o wiek, więc to była dyplomatyczna odpowiedź. Tak. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jak wygląda ręka Barbary. Nierówno, ale okej. Nuda. Malowałeś kiedyś paznokcie, lubisz, tak? Lubisz, kiedy dziewczyna pokazuje paznokcie? Nie, dlatego mam prawo powiedzieć, że chujowo. Bo jakbym malował, to bym wiedział, że jest tak ciężko, ale nie wiem, więc... Zurki? Lubię. Wiesz, kolor paznokci też bardzo wiele mówi o danej osobie. Czerwony? Jak chuja myślisz, prawda. Co może powiedzieć o Basi? Wyzywający. A ty wybrałaś czerwony do tej migawki? Nie, nie myślałam o tym, jaki aha kolor... Dzisiaj ma czarny, więc... Taki miał i... Fajnie to wyszło. A teraz jaki masz kolor? Granatowy, ciemny. No proszę. A ostatnio miałam każdy paznokieć w innym kolorze, także pastelowym. Także mówię, bawię się tym, ale tipsów nie mam. Jak coś. Widzę, że sobie wzięły do serca dziewczyny zdecydowaną odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz nie siedzą i nie odrywają tych tipsów. Nie. No, aż tak się nie przejmujcie, to tylko paznokcie bez przesady. Dobrze, to w takim razie poprosimy o rękę. No, Basia dominuje Basię. Okej. Okay. To jest wszystkie pierścionki moich narzeczonych. To nic, zero. Czekam na środkowy palec po prostu, z zaskoczenia. Co powiesz o samych paznokciach? Są ładne, zadbane. Nadal ma te tipsy. Też przedłużone tipsy, tak? Mówisz? Tak.
mogłabym wtrącić, jeśli mogę. Bardzo proszę. Że tak, chciałabym tylko sprostować, że akurat to nie są timpsy, tylko no, przedłużany w swój naturalny paznokcieć, więc żel czy położony żel? Na żel. Na własny paznokcieć, także nie ma tego plastiku sztucznego. A teraz na pewno masz ochotę, żeby zobaczyć, jak... No to na pewno twoją sytuację ratuje. Wyglądają dłonie Agnieszki. Dobra, Agniecha, dawaj. Zrizuj. O kurde. Dzięki, Mahol. Spokój w jej oczach. Które rączki najbardziej ci się spodobały? Najbardziej? Trzecia. Trzecie rączki najbardziej. Jestem ciekawa, co myślą twoi przyjaciele. Zapytamy się ich? Też jestem ciekaw ich zdania. Panowie, pomocy! Boże, boję się, że wywalą tą pierwszą przed telefonami do byłych. Tak. To kogo powinien wyeliminować? Zastanawiamy się między Basią a Joanną i jednak jesteśmy Basią czy Basią Barbarą? Basią. O to która? Jesteśmy skłonni wyeliminować jednak Joannę. Podjęliśmy taką decyzję. Nie! To przekonajmy się. Pewne drobne subtelności o tym zadecydowały. Dobrze, to przekonajmy się, czy Kuba zastosuje się do waszej rady. A co to za drobne subtelności? Ciężko jest naprawdę podjąć decyzję, więc nie no. Ta subtelność to jest takie losowanie, no. Trochę. To są sugestie twoich kolegów, ale tak naprawdę wszystko w twoich rękach. Przypomnij sobie teraz to, co widziałeś, to, co słyszałeś i to, co podpowiada ci serce. Już niebawem wyeliminujesz jedną dziewczynę, będziesz zbliżał się ku tej jednej jedynej. Tak. I kto wie, może właśnie we dwoje pojedziecie do pięciogwiazdkowego hotelu Belvedere w Ustroniu i spędzicie romantyczny weekend. No ale przyszedł czas na decyzję, musisz wybrać jedną z dziewczyn. To ja podziękuję za udział w programie. Na razie. Ja bym chciał bardzo ładnie podziękować Basi, pierwszej Basi. Nie! Basiu, pamiętaj, wszystko się jeszcze nigdy się zmienić. Nie dowiemy, kim był Sebastian. Zobaczymy się w finale, staniecie twarzą w twarz i może twoja uroda zadecyduje o wygranej. Kto wie? Dobrze. Dziękujemy bardzo. No, ale mi przykro. A my zaczynamy kolejną rundę. Ach, tyle tajemnic nierozwiązanych. Czy chcesz wiedzieć, co o naszych dziewczynach myślą ich byli partnerzy? Myślę, że to będzie fascynujące. Chciałbym wiedzieć, czego na tej pierwszej. To przekonajmy się. Przed nami rozmowa z byłym chłopakiem Barbary. Dobra, lecimy. Cześć Kamil, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Dzień dobry. Twoja była dziewczyna Basia podała mi numer do ciebie. Chciałam się właśnie wypytać coś więcej na temat Basi. Co mógłbyś nam o niej powiedzieć? Same mi rzeczą powiedzieć. Nie wiem, co miałbym powiedzieć. Powiedz o jej zaletach na przykład. Jakie są jej zalety? Kolejna Szymon sytuacja, czy nie? A powiedz, a w związku podejmuje inicjatywę, czy jest bardziej pasywna? Nie, podejmuje. A jaka jest w łóżku? Nie wiem, czy może takie... Rozchachani wszyscy są strasznie, tak. Dominująca, czy właśnie taka poddająca się inicjatywie? Nie, dominująca. A jak się całuje? Słodko. To skoro jest taka idealna, to dlaczego się rozstaliście, co? A to już kurczę. Tego nie mogę powiedzieć akurat. Wasza tajemnica, dobrze. Bardzo ci, Kamilu, dziękuję za te informacje. Dał radę. Szkoda, bo to dlaczego się rozstali nawet jest ciekawsze niż... To masz szansę się zapytać, śmiało. No właśnie. To w takim razie może ty powiesz, dlaczego się rozstaliście. Nie będę mówić dlaczego, ale najważniejsze jest to, że pozostajemy w fajnych relacjach naprawdę i no słychać było, że no nie wiem, miło wspominam mnie i dalej mamy kontakt, także to jest najważniejsze, ale to co się stało między nami to jest nasza sprawa i tyle. To powiedz chociaż... Nie możesz
Nie możesz powiedzieć, że jednocześnie macie dalej kontakt i nie mogę powiedzieć, czemu się rozstaliśmy, bo to już tak... Za dużo trochę tej tajemnicy tutaj. Oj, co się stało? Wyłączył się dźwięk, przepraszam. Także to jest najważniejsze, ale to, co się stało między nami, to jest nasza sprawa i tyle. To powiedz chociaż, czy to on rzucił ciebie, czy to jego? Ja jego. I nie chcesz powiedzieć dlaczego? No, nie. A czego nie lubisz u facetów? Pychy i zarozumiałości. Dzięki Nancy Parker. I pewności siebie. Facet powinien mieć zawsze klasę i być zdystansowany do samego siebie. A czy właśnie umiesz odróżnić zarozumiałość od pewności siebie? Bo dla mnie pewność siebie jest no, raczej pozytywną sprawą, a zarozumiałość już jak najbardziej nie. No to wiadomo, a że pewność siebie, jest wąska. Pewność siebie w życiu trzeba mieć, powinien mieć każdy, jeżeli chce się osiągnąć. Dojebana rozmowa jest. Bez pewności siebie nic, do niczego nie dotrzemy. No ale zarozumiałość wiadomo, no tak po prostu, że... Zarozumiałość to jest dla mnie bardzo negatywna cecha i facet, który jest zarozumiały, jest dla mnie przegrany od razu. I no taki uważa siebie, taki narcyzowaty nie może być na pewno facet. A twój facet taki był? Nie, na pewno nie. Ja moich facetów dobieram, po prostu muszą być moimi kumplami i mam się z nimi dobrze bawić i śmiać i to ma być partnerstwo. I macie kontakt ze sobą tak do tej pory? Utrzymujecie? No tak, dobrze, ale to już w grupie większej znajomych, nie spotykam się raczej z nim sam na sam, tylko po prostu mamy wspólnych znajomych i dlatego. Aha, no też tak mam ze swoimi byłymi, także rozumiem. Nie było ich tylu, przepraszam. A ilu było? Dwóch. Brawo! Czy już masz większą wiedzę na temat Basi? To serio była najdłuższa rozmowa w historii tego programu, tak. Naprawdę, jakby... Po raz pierwszy chłop faktycznie jakieś pytania teraz zaczął zadawać i się interesuje czymkolwiek. No, niewątpliwie mam, tak, wiem na jej temat więcej. Chętnie bym obejrzał teraz na następną rozmowę. Oczywiście. Oto rozmowa z byłym Joasi. Zobacz. Cześć Artur, Kasia Cichopek z tej strony się kłania z programu Gra Wstępna. No, cześć Kasia. Co mógłbyś nam o Joasi powiedzieć? Bardzo fajna dziewczyna, miła, sympatyczna, w sumie można jej bardzo mało zarzucić jak i prawie, że nic. Ale jednak napisane chyba na kartce ma wszystko. No, znaczy nie, jak to wiesz, w życiu bywa różnie. Nie zawsze się trafia na tą odpowiednią osobę i dochodzi do pewnych wniosków, że jednak to nie jest to, ale tak w sumie wody nie powinien mieć. Możesz? Pośrednio. Nie mogę. Ach, nie możesz. A dlaczego? Nie no, raczej to narastanie było z mojej przyczyny, więc nie mogę raczej o twoich wadach mówić niż o niej. No ładnie. Zdradziłeś? Kasia! O Boże, Kasia, spokojnie! Odkurzaczek, dziękuję! Dziękuję za 13.37. Pozdrawiam. Witam potężnego gracza. Pozdrawiam wszystkich i Barto. Dziękuję. Mhm. A powiedz, a w związku Jasia jest dominująca, czy bardziej taka uległa? Nie, jest raczej tą stroną uległą, taką dobrą duszą, która potrafi wręcz nawet bardzo dużo wybaczyć. Aha, a w łóżku to jaka jest? Proszę? A w łóżku jaka jest? Dzięki, szkutnik. To znaczy jest przeciwieństwem tego, jak ona się przedstawia za dnia, bo jest bardziej spokojna, no a w łóżku jest przeciwieństwo. A proszę. Cicha woda brzegi rwie. Dokładnie tak. Joasia dobrze cię sprzedają, teraz słucha, jak chcesz, możesz dobrze, ją pozdrowić. Dobrze smarują. O, cześć gwiazdka, pozdrawiam cię. Bardzo ci dziękuję, Arturze, za tę rozmowę. No dziękuję ci bardzo, pozdrawiam cię. I co powiesz na podstawie tej rozmowy? Czyli z jego winy, tak? Tak, jak słyszałeś, dokładnie. Wolałabym o tym niestety no, nie ujawniać tego, nie mówić, bo było to dość dla mnie taka sytuacja dość no, niemiła. Także, tak jak mówiłam, wolałabym to zostawić tylko dla siebie. Najbardziej intrygujące fragmenty to ani ci byli, ani dziewczyny. Widzę, że nie chcą mówić, no trudno. Co cenisz u ludzi? Jakie cechy lubisz? U ludzi czy u mężczyzn? Au!
Nice. Zwłaszcza. Przede wszystkim lojalność, otwartość i szczerość, bo z różnymi osobami się w życiu spotkałam i wydaje mi się, że te atuty cenię sobie najbardziej. A czego nie jesteś w stanie znieść? Nienawidzi kłamstwa i obłudy. Zdrady, tak jak już była mowa o niej wcześniej, na pewno zdrady. Jestem skora do wielu rzeczy, do wybaczenia, przymrużenia oka, ale na pewno nie zdrady. Czy to była jednak zdrada? No nie, to nie była zdrada. Prawie? Mam nadzieję. Co? Ty się dopytujesz, no? Nie chcę powiedzieć. No, co? A to łóż... Mam nadzieję, że nie była to zdrada, mam nadzieję? Co tam się stało? Tylko cię w ogóle nie interesuje. Dobry detektyw jest z niego, dobrze, dobrze. No, cicha woda w łóżku, wręcz przeciwnie, tak? Potwierdzasz? Tak, potwierdzam, zdecydowanie. Właśnie, pamiętajcie o tym, tak jak Grzesiek wspomina, jak rozmowy były nagrywane wszystkie na raz, to rozmowa z Sebastianem miała miejsce i była nagrana, tylko nie była wyemitowana. I to jest największa tragedia. Nie tak. To łóżko cię w ogóle nie interesuje? No, cicha woda w łóżku. Wręcz przeciwnie, tak? Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Zdecydowanie tak. To znaczy, że przejmujesz inicjatywę, czy narzucasz, nie wiem, spore tempo? Czasami narzucam inicjatywę, lubię dominować. Czasem też jestem uległa, także to jest dopasowanie partnerów. O, widzę, że się rozmarzyłeś. No tak, próbuję sobie zwizualizować to, o czym słyszę. Już wszystko widzisz? Nie, jeszcze wszystko, nie. Ale... Dobrze, to w takim razie posłuchajmy ostatniej rozmowy telefonicznej, tym razem z byłym Agnieszki. Cześć Andrzej, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Dzień dobry, witam. Cześć, twoja była dziewczyna Agnieszka podała twój numer telefonu, bo jak wiadomo, byli faceci są najlepszym źródłem informacji i stąd no, moje pytanie. No, ja wiem, że najlepszy w każdym razie jest szczerym. A, szczerym i o to mi chodzi. Co mógłbyś powiedzieć o Agnieszce? No, powiem tak, szkoda, że już nie jesteśmy parą, bo to super dziewczyna jest naprawdę. Nigdy się z nią nie nudziłem, bardzo jest fajna, lubi tak świetnie tańczy oprócz tego, także same superlatywy naprawdę. No to skoro jest taka doskonała... Proszę, proszę? Skoro jest taka doskonała, to czemu się rozstaliście? Ja powiem, wiesz Kasiu, jak to jest w życiu, różnica charakteru, że tak powiem troszkę po prostu. Dałeś plamę, co? Właśnie, czemu jej chłopak ma 50 lat? Ma głos starego. No bo się spotkamy razem, także będzie to wtedy może szansa, żebyśmy byli znowu razem. Jesteś dalej w niej zakochany? Jestem Kasiu, jak najbardziej cały czas. I tym bardziej żałuję właśnie, że już nie jesteśmy razem. Jej twarz. Może się jeszcze za jakiś czas, że tak powiem, spotkamy znowu, jak to bywa niekiedy w życiu. Bo wiesz, Agnieszka bierze udział w programie Gra Wstępna, w której będzie wybierać sobie, która może zostać wybrana przez przystojnego mężczyznę. Czy będziesz wtedy zazdrosny? Ja to nie jestem mogę zazdrosny, jak najbardziej. Oczywiście. No ale ja tak właśnie myślałem, że ona jakoś karierę zrobi, będę ci później. A, czyli to jest zdolna dziewczyna. Orety. No bardzo zdolna, bardzo naprawdę, także... A w łóżku też jest taka zdolna? Proszę? A w łóżku też jest taka zdolna? W łóżku. Boże, on mówi to proszę jak mój stary. Mój stary dokładnie w to... Wait up, muszę przeprowadzić kilka kalkulacji. Proszę? Zdolna dziewczyna. Bardzo zdolna, bardzo naprawdę, także... A w łóżku też jest taka zdolna? To. Proszę? A w łóżku też proszę? Jest taka zdolna? Łóżko, ale to jest pytanie konkretne, no, wiesz. Wiecie, ona jest bardzo, bardzo na poziomie i powolutku się nam to dobrze układało. Także nic nie szło na hura, tym bardziej jeszcze oboje mamy pracy dużo, także wszystko się powolutku rozkręcało. I myślę, co to znaczy? Pokawy jeszcze i się to będzie dalej rozkręcało, jak wrócimy do siebie. No dobrze. W takim razie bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Boże, mam nadzieję, że chłop przygrilluje o to, że zapyta, że będą pytanka. Oj, Kuba, tu widzę konkurenta na linii. No właśnie, teraz się... Czy należy się obawiać twojego byłego w przypadku, gdybym...
O nie, jak słyszałeś, on jest bardzo sympatyczny, więc... Kiedy mówi o tobie? True. Agnieszka, słyszę nostalgię w twoim głosie. Co? Nie, po prostu no, w życiu różnie bywa, ale to był jakby mój pierwszy taki poważny związek i na pewno miło go wspominam. No, może tyle. Czy on... Jest taki vibe sytuacji, że dwójka osób z jakiejś małej mieściny, ona poszła na studia, chłop został. Tak. Taka sytuacja. Był od ciebie dużo starszy, bo tak brzmiał głos. O, dobry grill. Trochę starszy, tak, ale 2 lata. Okay. Co w tobie najbardziej lubił? No, w tych wczesnych 2000 to 2 lata po prostu tyle różnicy zrobiło, że chłop gada już jak stary. A za co cię nie lubił? Albo jeszcze to, czyli ona ma 48 lat. Z jakich powodów się, nie wiem, kłóciliście? A co było dobrego? Znaczy, obydwoje jesteśmy raczej optymistami, więc lubimy różne sytuacje jakby obracać w żart. Więc na pewno to, ale no właśnie czasami upodobania odnośnie spędzania czasu wolnego. Ja wolę jakby aktywnie spędzać czas, a on no nie zawsze. No i no tak, no może tyle. On mówił, że w zasadzie opcja powrotu do was, do siebie nawzajem, by mu odpowiadała. Co ty na to? No szczerze? No niestety nie. A dlaczego nie? Wow. Jakby zamknęłam już ten etap w życiu i teraz rozpoczynam nowy. I taka jesteś, że... Jep, chłopak z liceum, totalnie. Taka jesteś, że jak już postanowione, to koniec, tak? Zamknęłaś i już nie ma, tak zdecydowałaś i znaczy, już wydaje nie mi się, ma odwołania? Że jestem jeszcze młoda i dużo przede mną i mam nadzieję, że jeszcze liczę na to, że Kasia, Kasia rozumie. Kasia spojrzała ze zrozumieniem. No, czemu się mam tak zamykać już? O, i dlatego jesteś u nas dzisiaj no w programie. Chciałem powiedzieć, że... No to tak. Bardzo nas to cieszy. Ja tutaj widziałam w twoim głosie lekką obawę. O, czy będzie dobrze, czy lat. Nie? Warto już, zaraz. Skonfrontować się z tą sytuacją. Także masz jeszcze trochę czasu. A ja chciałam zapytać twoich przyjaciół. Panowie, wysłuchaliście zeznań byłych chłopaków, dziewczyn. Czy macie swoje wnioski? Tak, najbardziej sympatycznym chłopakiem, w sensie niegroźnym, wydawał się ten ostatni właśnie. Najmilej się wypowiadał. Najmniej groźnym. Bo nadal zakochany? Na to wyglądało. Czy już mniej więcej wiecie, która dziewczyna najbardziej pasuje do Jakuba, a która no nie właśnie nie bardzo? No mi się wydaje, że jednak Agnieszka. Kuba, najbardziej pasuje, tak? Tak. Bo już niebawem jedna z dziewczyn będzie musiała odejść. Czy już macie swój typ? Wydaje najciekawsza tak. Jest też na razie z tych. Znaczy no chyba... Oczywiście, że oscylujemy między Barbarą i Joanną. O, jak jednogłośne. Znowu, nie wiem, możemy podpowiedzieć Kubie, że albo nie wybierać Joanny, albo nie wybierać Barbary. Tym razem zostawiliście jakąś alternatywę. Dobrze, bo właśnie przyszedł ten moment. Mam tutaj kopertę. W tej kopercie są imiona dziewczyn. Bardzo proszę, wybierz imię dziewczyny, której nie chcesz widzieć w dalszej rundzie. Nie mów nam jeszcze. Nie rozumiem, o co chodzi ja z tymi kopertami. A ja was poproszę o imię jednej dziewczyny. Przecież przed chwilą już o tym gadali. Ten format tego programu, szczególnie na tym etapie, jest po prostu spaprany kompletnie. To jest niesamowite. Waszym zdaniem, name kto a woman. Zostać wyeliminowany? Any woman. Joanna. Kuba? Mam to imię pokazać tak do kamery? Tak, czy... pokaż. To tym razem troszeczkę już się rozjadą nasze opinie. O. A może jednak, czy ja wiem? Co? Co on robi? Cześć. I tak wybrał inne, i tak wziął inne. Bez sensu. O nie, Barbara. Basiu? O
coś ta Wasia w programie nie pasuje, także uciekam. O, nigdy nie, mów, wiesz, się nie sugerowałem. Może okazać się, że twój wygląd odmieni decyzję Jakuba. Przecież w ostatniej rundzie zobaczysz wszystkie dziewczyny i wybierzesz tę, która podoba ci się najbardziej. No Barbara, także Basiu, masz teraz chwilę czasu, żeby się przygotować, a my rozpoczynamy rundę trzecią. Liczę na to, jakby nie wiem, czemu tutaj było koperta, a wcześniej nie było. Popatrzysz na mnie i być może coś ci powie, że jestem właśnie tą jedyną i mnie powinieneś wybrać, więc zobaczymy się. Coś kliknie. Kuba, teraz będziesz miał szansę zbliżyć się do pozostałej dwójki dziewczyn. Będziesz mógł z nimi porozmawiać, będziesz nawet mógł je dotknąć. Usiądą po... Dobra. Sekunda, ponieważ została mi zwrócona uwaga. Cześć, witam. Kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. 100 lat. Dziękuję za donate. Dobra, lecimy. Obu twoich stronach, a ja mam tutaj dla ciebie takiego małego amorka. Wręczysz tego amorka dziewczynie, która podoba ci się najbardziej pod względem charakteru i osobowości. Mam dla ciebie też również opaskę, gdyż tak jak powiedziałam, dziewczyny zobaczysz dopiero w rundzie finałowej. Na razie nie będziesz mógł ich widzieć, także proszę... Nie wiem, czy macie taką opaskę w domu, ale totalnie widać wszystko z niej. Albo po prostu ja mam wielki nos też, więc może to jest mój problem. Ale widać na dole wszystko przez nią. Załóż sobie na oczy. Znaczy, że spojrzy im na spodnie, porówna kolor i będzie wiedział, którą wybrał. Na pewno. Jeszcze nie wiem, zaraz sprawdzę. No nie widzę. Tak. Drogie panie, zapraszam. Usiądźcie, zapraszam, usiądźcie po obu stronach Jakuba. No, muszę ci powiedzieć, że obie są naprawdę piękne. Czujesz już ich obecność? Jaka radość. Czuję. Serce wali jak młot. Ręce cześć. Drżą, jak coś możesz dotknąć dziewczyny, tylko tak delikatnie. Co? Nie wiem, no co trafię? No ci powiem. Kolanko. Kurwa. Czemu on tak... Mac jakby szczura pod szafką szukał. I drugie kolanko. Dobra. Dziewczyny, macie teraz szansę, żeby przekonać do siebie Kubę. W jednym zdaniu, bardzo poproszę. Asiu. Nie jestem zwolenniczką reklamacji własnej siebie, ale wydaje mi się, że reklamacji, też... Reklamacji czy reklamowania? Reklamowanie własnej siebie. Wydaje mi się, że też te fragmenty nie są odzwierciedleniem całej mnie czy koleżanek. Ale nie łatwiej koleżance roboty. Pozostawiam jedynie tobie cały wybór. Także to tyle. Słabo. Słabo. Oni zawsze, i kandydaci, i kandydatki, zawsze na tym końcu większość z nich leci z takim: to jest twój wybór, co zrobisz. Zostawiam go tobie. Podczas gdy tutaj najlepszy Riz może wlecieć. To jest najlepsza okazja, bo to są siedzisz przy nim, tak? I możesz mu tak po prostu... taką nawijkę teraz zrobić, że się zesra. Metaforycznie. Dobrze. W Minecrafcie. Że? I Agnieszko? Jednym zdaniem, tak? No to wydaje mi się, że jeżeli chcesz postawić na przygodę i fajne doświadczenia, no to zapraszam. Tyle starczyło. Tyle. I to już jest lepsze niż od tego, co tamta dała. Nawet nie trzeba było dużo, po prostu chcesz coś fajnego? Dawaj do mnie. I tyle. Nic więcej nie trzeba było. Ja wiem, że tych informacji jest na razie bardzo mało, dlatego wygrana para będzie miała możliwość długich rozmów przez telefon, ponieważ oprócz telefonów komórkowych dostaną darmowe godziny do wygadania. Wtedy będziecie mogli się dowiedzieć wszystkiego o sobie nawzajem od nowej rodzinnej telefonii komórkowej cyfrowego Polsatu. No dobrze.
Ja wiem, że to jest bardzo trudne dla ciebie, Kuba, ale teraz musisz wręczyć tego amorka jednej z dziewczyn. Czy już wiesz komu? Myślę nad tym intensywnie, odkąd tu usiadły. Czy dozwolone jest dotknięcie dłoni? Nawet wskazane. Dziewczyny, to poproszę. Wysuńcie swoje dłonie. Jak on cię kurwa testuje te dłonie? Czemu ludzie klaszczą na rytm? Co jest? Co? Co? Cześć. Chłop, kurwa, awokada sprawdza. Wszystko wiesz? Ja nie jest gorący, proszę. To daj jednej z dziewczyn swojego amorka. I szuka tipsów, tak. Powiedz, co zrobisz, jak to... Ten jeszcze... Nie będziesz ty. No nic, takie jest życie. Ale mam jeszcze szansę, tak? Drugą. To tak, to każdy raz. Czy... Dobrze, a ty? Może tak. Ktoś... Przegrillował. Nie, on za dużo gotuje. Proszę cię o powtórzenie. Co zrobisz, jeśli nie ty go dostaniesz? Czemu klaszczą? Znaczy, nie zrobię. Do góry i będę się starała z uśmiechem na twarzy i życząc tobie szczęścia. Kuba, przeciągasz trochę, a już masz tyle informacji na temat dziewczyn. Musisz podjąć decyzję. Nie chcesz im zobaczyć, jak wyglądają. Im dłużej teraz zwlekasz, tym dłużej będziesz czekał. To ja podejrzewam, że już podjąłem. Ta muzyka jest z jakiegoś teleturnieju, poznaję ją. Decyzja? To mów, bo zaraz mi wody odejdą. Ta muzyka jest z jakiegoś teleturnieju. Możliwe, że z gry wstępnej, kiedy oglądaliśmy ją wcześniej. Chyba z tego. Brawo! Amoreczka, dziękuję za jedzenie. Nie! Agnieszko, byłaś blisko. Ale tak jak powiedziałam, już za chwilę zobaczycie się wszyscy w rundzie finałowej. I Jakub będzie musiał wybrać dziewczynę pod względem urody. Agnieszko, byłaś bardzo blisko, ale tak jak powiedziałam, w rundzie finałowej zobaczycie się wszyscy. I Kuba będzie musiał wybrać tę dziewczynę, która najbardziej mu się podoba. I kto wie, może właśnie ty jesteś w jego typie. Jeszcze masz szansę, dzięki, żeby miód wygrać. A ja państwa zapraszam na rundę finałową. Dziękuję, Kuba. Pierwszy etap mamy już za sobą. Kuba... Kolejny chujowy aspekt tego programu to to, że niejasne są w ogóle zasady co do ostatecznego wyboru. Bo mi się wydaje, że oni myślą, uczestnicy, że jeśli wybiorą źle, to nie wygrają wycieczki. Ale wygrają. Obojętnie kogo wybierze, to jadą na tą wycieczkę, tylko że z tą osobą. Dlatego tak bardzo kombinują, żeby wybrać dobrą osobę. Poznał osobowość dziewczyn, nie widząc ich, i wybrał według niego najciekawszą. Teraz dzięki będzie kminek, musiał wybrać jeszcze raz. Ale tym razem stanie z nimi twarzą w twarz i wybierze tę, która podoba mu się najbardziej. Jesteśmy wszyscy ciekawi, czy trafisz na tę samą dziewczynę. No ja również jestem ciekaw. Dobrze, na pewno? 100 lat bliżej Desertus. Dobra, po tym odcinku ci puszczę. Imchroni, dziękuję. Dziękuję za suba. To zapraszam do siebie dziewczyny, chodźcie. Pod wrażeniem? Czemu nikt nie mówił, jak wyglądają? Tylko czas traciłem. Tak, pod wrażeniem, zdecydowanie. Czy już masz swój typ? Halo, ja... Kocham, jak on przeciąga wszystko, kocham go. Rozumiem, podejrzewam, że... Wiem, którą wybrałem. Tak, podejrzewasz. Tak. No okay. Dobrze, to teraz powiedz mi, która podoba ci się najbardziej, która wpadła ci w oko. Chyba nawet ta sama właśnie. Tak, no dobrze, to powiedz teraz, która. Ale to mam pokazać palcem, czy... Możesz podejść i przyprowadzić tutaj swoją wybrankę. Dziewczyny, nie pokazujcie rąk. Śmiało. Ty.
Ty? Tak ja. Ty? Zapraszam. No podejdź, weź się. Co? Ty? No i teraz się wszystko okaże. Czy to jest ta dziewczyna, którą wybrałeś? Tak, tak. No. Tak myślisz? Tak sądzę. Pokaż nam swoje dłonie. Ta-dam! Strzał dziesiątkę! Ty pięknie to dam! Boże! Kasia, jak to zrobiłaś? Tak. Tak myślisz? Tak sądzę. Pokaż nam swoje dłonie. Ta-dam! Jakie ładne melodyjne to dam! Co jest? Happy, dziękuję za suba. Strzał karze. Czy to jest ta dziewczyna, którą wybrałeś? Przepraszam. Tak, tak. Tak myślisz? Tak sądzę. Pokaż nam swoje dłonie. Ta-dam! Strzał dziesiątkę! Jezus Maria. Dziewczyny, zapraszam. Dzięki, Czadzik. To się nazywa mieć intuicję i czuja. Mnie pozostaje tylko pogratulować szczęśliwej parze. Mam nadzieję, że im się będzie wiodło i że będą żyli ze sobą długo i szczęśliwie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny odcinek gry wstępnej. Do zobaczenia. Ale... I że będą żyli ze sobą długo i szczęśliwie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam stopni. Na kolejny Uwaga. Odcinek Bam. Gry wstępnej. Do zobaczenia. Lalka Barbie, co się dzieje z nią? Widać, że taniec z gwiazdami był robiony. A jednak mimo wszystko zwyciężyłam, pokonałam tą trudność. Może nie powiem, pokonałam rywalki, ponieważ tak tego nie traktuję, ale cieszę się i mam nadzieję, że nasza podróż będzie mile przez nas wspominana. Uważam, że liczy się całokształt. O! Dlatego... Elaborat leci. No po prostu Jasia mu się bardziej spodobała. Kumplom nie podobało się moje dłonie, więc może to też jakoś wpłynęło na dalsze decyzje. Jak faceci są z rukowcami, to myślałam, że taka będzie decyzja. Ładna, szczupła, wysoka blondyneczka. Na pewno fajne, fajna dziewczyna. strasznie mi szkoda Basi, że nie mieliśmy jej więcej. Się urodzi nowy dzionek. Hey Chris, what's up? Minek, to dla ciebie. Dziękuję Celero. Czemu ten remix ma 141 tysięcy wyświetleń? Mam nadzieję, że jakąś cegiełkę tutaj dołożyłem do tego, puszczając to na Jaceksie co jakiś czas. Dobra. Gra wstępna, odcinek 12. Lecimy, nie śpimy. Koko? Dobra. Dobra. Karolina! Ej, kot, przyniesiesz... Coś chcesz? Tak, Koko. Koko? Koko. Kto to? Koko. Nie wiem, o co ci chodzi. Jaka Koko? Chciałem też o chipsy poprosić. Koko nie istnieje? Istnieje, widzowie. Co wy gadacie? Jak Koko nie istnieje? Nie mogłem być... Błędzie przez tak długi czas. Nie powiem, żeby to był najbardziej zadowolony kot świata. Dawaj ją. Dawaj tego skurwysyna. Ubość. proszę, czekaj. Co jeszcze chcesz? Chipsy. Jakie? No jakieś. Co przecież? Mamy. Ja ostatnio jedną paczkę kupiłem tylko. Nie za dużo. Mister Pawcie, dziękuję bardzo za kikosy. Okej. Okay. Koko. Mamy tyle paczek, a zrobiłeś moje ulubione wcześniej?
Tyle w sensie jedną. Jedną paczkę mamy w szafce. Nie więcej. Boże, moje kochane Koko. Ale że cię kocham. Wiecie, że ona ze mną śpi? Zawsze jak się kładę, ona przychodzi, układa się po lewej albo prawej stronie poduszki, gdzie akurat jest miejsce, i śpi mi przy twarzy. Kocham ją. Dobra, oglądamy dalej. Ale nie lubi siedzieć ze mną tutaj. Wydaje mi się, że za dużo gadam i jej przeszkadza, że pierdolę jakieś głupoty do mikrofonu. Witam Państwa, nazywam się Kasia Cichopek. Witam wszystkich w grze, w którą ludzkość gra od wieków, a zresztą nie tylko ludzkość. Banna słowo Kasia, okej. Okay. Ale ładna Cichopek. Ta gra nie ma końca i choćbyśmy nie zawsze chcieli, i tak w nią gramy. Całe życie. Zapraszam do nas główną bohaterkę dzisiejszego programu, Wiktorię Timoszenko. Cześć, Wiktoria. Cześć. Witam cię serdecznie. Muszę się ciebie zapytać o jedną rzecz. Twoje nazwisko jest bardzo znane w naszym kraju i jak się domyślam, w twoim chyba jeszcze bardziej. Tak, zdecydowanie. Jesteś Ukrainką, tak? Tak. I powiedz mi teraz, czy to jest zbieżność nazwisk z panią premier Ukrainy? To jest moja krewna, a dokładnie żona mojego dwójka. A, i wszystko jasne. Wow. To teraz w naszym programie będziesz miała możliwość porównania ukraińskich chłopców z naszymi polskimi. I zdaję sobie od razu sprawę z tego, że będzie trudno wybrać tego jedynego, dlatego pomogą ci w tym twoi przyjaciele, Sasza i Weronika. Halo, słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Witam was bardzo serdecznie i od razu przypomnę, że nie będziecie widzieli naszych kandydatów dokładnie tak jak Wiktoria. Będziecie widzieli i słyszeli wszystko to, co ona. Dzień no, mam nadzieję, że mimo wszystko pomożecie jej wybrać tego jedynego, który jest najbliższy ideału. Pewnie, że pomoże. W takim razie już nie mogę się doczekać. Chciałabym, abyś poznała naszych polskich chłopaków. Piękne, że gra wstępna lore łączy się z świat lore. Jesteś gotowa? Tak, bardzo chcę. No to zapraszam. Artur to mężczyzna, który jako fizykoterapeuta zadba o nas. Widać, że fizykoterapeuta, bo wszystkie stawy... giętkie. Naszą sprawność fizyczną, a jako agent ubezpieczeniowy o naszą przyszłość. Przy okazji zatańczy, ale niekoniecznie tak, jak mu zagrają. Oto Tomek. Jest niebyle kim. Codziennie jeździ razem ze swoim prezesem tym samym samochodem. Roommates? Kultury osobistej i uprzejmości. Gentleman niczym z XIX wieku. Andrzej. Jest wybitnie sportowianym człowiekiem. Sport to jego pasja. Uprawia chyba wszystkie dyscypliny mające w końcówce nazwę boarding. Wakeboarding, snowboarding. W sumie każdy boarding. Waterboarding też? Były te bazy, nie? USA w Polsce. Oto ostatni zawodnik, Marcin. Studiuje budownictwo, zajmuje się techniką pomiarową. Jak tylko zobaczy Wiktorię, to na pewno zmierzy ją wzrokiem. Wow. Z wielką przyjemnością zapraszam cię na rundę pierwszą. Oj, a ja z wielką przyjemnością obejrzę. W pierwszej rundzie, tak jak w dwóch pozostałych, nie będziesz widziała naszych chłopaków. Ale oni widzą ciebie cały czas. Prawda, panowie? Widzimy. Bardzo się cieszę. Chcielibyście troszeczkę bliżej poznać Wiktorię? Jak najbardziej. Tak. No to zobaczcie. Oto materiał filmowy o naszej głównej bohaterce. Let's go. Modelka. Nazywam się Wiktoria. Pochodzę ze słonecznej Odessy. W Polsce mieszkam od 7 lat. Jestem studentką filologii rosyjskiej. Tylko foty będą jej modelarskie? Czy coś jeszcze? Maciej Styka, dziękuję. Pasjonuje mnie życie rosyjskich pisarzy, czyli po prostu jak stękali na życie w każdej książce możliwej.
To jest piękne w rosyjskiej literaturze. Rysuję się modą. W przyszłości chciałbym projektować ubrania. Bardzo piękna dziewczyna. Pojechała do Polski, żeby studiować filologię rosyjską? Tak, mamy dobre studia w Polsce. Wiem, szok dla nas, bo byliśmy też na tych studiach, ale są całkiem niezłe na skalę taką trochę większą. Kajtek, dzięki za suba. Idealny mężczyzna powinien być inteligentny, zaradny, a także tolerancyjny, tak aby podoba. Nie ograniczał mnie w tym, co robię. Ej, spokojnie, halo. Nie umówiłabym się na randkę z kimś, nie potrafię siebie zadać, ponieważ taka osoba... Nie. Spanikowałem! O, teraz ta akcent wychodzi. Panowie, dziękuję, Snipspot. Nice, dobra prezentacja. Podoba mi się to. Jak wam się podobało? Świetnie. I też dobre miała te... dobre wymagania. Może być ciekawie. Super. Prawie no to świetnie. W takim razie wracamy do naszej gry. Każdy z nas w swoim życiu coś buduje i wcale nie trzeba być budowlańcem, żeby to robić. Najczęściej Minecraft. Budujemy swój wizerunek, a u kobiet podstawą tej czynności jest torebka, a raczej jej zawartość. Natomiast bardzo wiele o mężczyznach mówią ich samochody. Czy jesteś ciekawa? Tak! Let's go! To będzie piękne. O Boże, nie wiem, czy jestem gotowy. Dobra, przyjrzyjmy się chłopakom. Dami jeżdżą nasi uczestnicy? Tak, jestem ciekawa, chociaż to nie jest dla mnie najważniejsze. Najpiękniejszy samochód nie oznacza dobrego właściciela w środku samochodu, niestety. Najczęściej bardzo się popisują tym, co mają i nie szanują dziewczyn, jeśli chodzi o takie najdroższe marki samochodu. Boże, jak ona jest based. Oprócz marki samochodu, koloru i koni mechaniki. Powiedziała każdy wszystkimi słowami na okrągło, byle tylko nie powiedzieć BMW, ale... Czekajcie, bo Koko chce wyjść. Co, wyjść chcesz? Tak? Wyjść chcesz? Koko? Wypuścić cię? Wyjść chcesz? Dobrze, już cię wypuszczam. Proszę. Uciekaj. O mężczyznach bardzo dużo mówi wnętrze auta. Jestem ciekawa, tak. Co tam znajdziemy. Jak się z tego tłumaczyć będą nasi panowie. Zaczynamy od samochodu Artura. Co? No fucking way. Wu. Spray na niedźwiedzie. I grill. Boże, idealna randka. Co to było? Wiesz, jak nazywa się ten samochód? Quiz. Syrenka. To jest nasza klasyczna Syrenka, tak? Warszawa. Warszawa, okej. Okay. I już kultowa. Ale to jest samochód jednych z panów, czy nie? Tak, jest to samochód Artura, naszego pierwszego uczestnika. Aha. No i tutaj mam takie pytanie, Artur, po co ci jest grill w samochodzie? Wiesz co, lubię często wyjeżdżać na takie mało zorganizowane wypady, a że bagażnik spory, a grill mały, także można to spokojnie spakować i w każdym momencie sobie, nie wiem, rozłożyć i zacząć grillować, przyjemnie spędzając czas. Niekoniecznie samemu. Podrywasz dziewczyny na grilla czy na samochód? Zdecydowanie na samochód. Widziałam tam też dwie kiełbaski. Widziałam dwie kiełbaski. Dla kogo przeznaczona jest ta druga? W chwili obecnej czeka na, powiedzmy, osobę, która będzie ją ze mną konsumowała. Dobrze. Ale teraz powiedzmy... kolejny samochód Tomasza. Muza. Alerdza. Czemu aż tyle opon? Co? Czy on zimowe wszędzie ze sobą wozi, czy co?
Nigdy nie wiadomo, jaki złapiecie z klimat. Zajebał komuś. O. No proszę, proszę. Wiktoria, na Ukrainie też macie takie rdzawe samochody, bo u nas to normalka. Też mam. Bardzo zainteresowała mnie ta chusteczka i w sumie aż 4 koła zapasowe. To mamy. Mamy chusteczka. Tak. Mamy koła zapasowe. Pożycza czasem samochód na wypady na randki, tak? Tak, na zakupy pożyczam mamie. Na zakupy i całuję chusteczki. Bardzo, bardzo ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. A o co chodzi z tymi 4 kołami zapasowymi? Zużywam potworne ilości gumy, znaczy opon. Masz jakieś pytania do Tomka? Nie. Dobra. Bez komentarza. Boże, jaka ona jest okropna dla nich, co się dzieje? W takim razie zobaczmy samochód Andrzeja. Dobra, Andrzej. O! Dobrze. Papier toaletowy. Gacie. Czyste też. Czasem nie zdążysz z papierem toaletowym. Proszę wybaczyć. Wiktoria, jak ci się podobało to autko? No to jest autko w miarę. Ładne jest. Tak? A zawartość? No, jestem ciekawa, do kogo należą te rajstopki. Albo pańczoszka może. Akceptowane autko. Wiesz co, często pożyczam samochód mamie. Też mamy. Tak naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło. Aha, ale tylko jedna, więc gdzieś druga się musiała zagubić w akcji. Nic mi w tym temacie nie wiadomo. Na tylnym siedzeniu. Chłopaki się dowiadują w tej chwili czegoś o swoich mamach. Czegoś, czego nigdy nie chcieli wiedzieć wcześniej. A papier toaletowy mama też zostawiła? No słuchaj, również lubię często wyjeżdżać, a czasami się na takich wyjazdach przydaje papier. No i owszem, zgadzam się z tobą. Oczywiście, żeby rozpalić grilla. A kąpielówki? Lubię się kąpać. W zimie też? Też. Bo niektórzy lubią kąpać się w zimie. Całym dniu na stoku w gorącym jacuzzi. No powiedzmy, że uwierzyliśmy ci, że to pończoszka mamy, prawda? No to będziemy teraz tylko roztrząsać. To nie zobaczmy, czym jeździ Marcin. Ja. Baza. I deskorolka. Jak się wypierdolił. No bez przesady. Pojechałabyś takim środkiem komunikacji na randkę do restauracji na przykład? Mi się wydaje, że w tych przypadkach można wziąć taksówkę i sobie oszczędzić, ale na randkę nie. Ale ogólnie spacer też, owszem, jest bardzo zdrowy. Marcin, złapałeś plusa. Dziękuję, zresztą mówiła, że w końcu samochód nie świadczy mężczyźnie. No jest, jak próbują go zrobić pod takie, co chłop bez auta. Ale nie siadło. Udało mu się wyjść. Czy poznając wnętrze samochodów, poznałaś trochę wnętrze naszych panów? Zdecydowanie. Wiem, że prowadzą bardzo intensywne życie towarzyskie, przynajmniej niektórzy. Ale to też bardzo dobrze, bo są młodzi. Czy masz już swoich faworytów? Jeszcze nie. A chciałabyś się zapytać swoich przyjaciół o zdanie? Tak, bardzo. Bo teraz jestem zdenerwowana i nie kojarzę tak dobrze faktów i w głowie muszę to wszystko poukładać. Potrzebujesz pomocy, jakiego są twoi przyjaciele. Zapytam teraz, czy mają już jakieś swoje wnioski, czy mogą to jakoś podsumować, czy mają już swojego kandydata, który powinien zostać wyeliminowany. Kochani, słyszycie mnie? Tak, słyszymy. No nawet trudno tak od razu ocenić. Ja myślę, że wszyscy mają takie przystojne kandydaty, ale natomiast jeżeli chodzi o samochodach, to ja myślałam, że tylko papier toaletowy ja włożę w samochodzie. A to okazuje się, że nie. Weronika? Jeżeli chodzi o eliminację, no to na razie nie wiem, ale typowałabym trojeczkę.
że na tak. Tak. Ja też na nie. A na nie? No w tej chwili, no nie wiem. Przekonał się, że Polacy także kochają papier toaletowy w aucie. No jedyneczka mi się tak, no średnio podoba. Nie. Czyli Artur. Tak. Tak. Miał cool auto. No dobrze. Wiktoria, wiesz co radzą ci przyjaciele, ale tak naprawdę to ty musisz podjąć tę decyzję. Wiem, że wybór będzie trudny, bo jeszcze w sumie masz mało informacji, ale niestety, takie są zasady naszego programu, będziesz musiała wyeliminować jednego z naszych przystojniaków. Jesteś na to gotowa? Czy potrzebujesz troszkę czasu? Ja jestem gotowa. Kogo eliminujesz z naszej gry tymczasowo? Niestety muszę wybrać pana numer jeden. Artur, przykro mi. Ej, przejebane, jakby ten człowiek będzie miał teraz kryzys. Jakby założy się, że to auto jest jakby 75% jego tożsamości, to to auto. I teraz tylko na podstawie tego auta został wypierdolony z programu. Nie wiem, co bym zrobił. Decyzja Wiktorii oznacza, że chwilowo opuszczasz program. Jednak to jeszcze nic straconego. Idź na zaplecze, poćwicz trochę. Masz jeszcze szansę w finale. Wiktoria będzie jeszcze raz wybierać jednego spośród was, ale tym razem zwróci uwagę na wasz wygląd i urodę. A my zapraszamy państwa na rundę drugą. Runda druga. Trochę skłamałam, mówiąc, że nie zobaczysz naszych chłopaków przed finałem. Zobaczysz, właśnie w tym momencie. Tylko jest jedno takie malutkie ale. O. Będą to zdjęcia z dzieciństwa, jesteś ciekawa. To najludniejsze. Tak, to zapraszam. Jako pierwsze zdjęcia zobaczymy zdjęcia Tomasza. A mogły być stopy. Ile on ma lat? Tomek jakiś taki rozmarzony na tych zdjęciach, jak myślisz? Tak, ładny chłopczyk. Ładny chłopczyk? Myślisz, tak. Że mu tak zostało? Mam nadzieję. Przekonasz się? Tego mu życzę. Przekonasz się w rundzie finałowej. Tak. Jesteś ciekawa, jak wyglądają pozostali panowie? Dobrze, tak. Zapraszam na kolejne zdjęcia. Tym razem zobaczymy zdjęcia Andrzeja. Tyle? Dużo nie było. Poważna, groźna mina. Ja pewnie nie chciałeś robić tego zdjęcia. Gdyby wiedział, że wtedy w szkole kwoty robili, że to od tego będzie zależeć, czy z ukraińską modelką się umówi, to by inaczej. To może by się bardziej postarał z tą miną. Tak, nie chciałem. Mama mnie strasznie męczyła za mało lata zdjęciami i zawsze byłem bardzo niezadowolony z tego. No właśnie, mam pytanie związane z tym tematem. Bo każdy z nas gdzieś w środku głęboko jest dzieckiem. Jak dużo jest w tobie dziecka? Bardzo takiego dużo. Małego chłopczyka. Bardzo dużo, bardzo. A moglibyście przypomnieć jakieś ciekawe półtora momenty z twojego dzieciństwa? Jak się bawiliście, albo może jakie mieliście ideały kobiety? Jako małe dziecko, jak wyobrażaliście swoją wymarzoną? To była księżniczka z bajki, dziewczyna z plakatu, a może wasza mama, bo na przykład... Ja ten gumy turbo zbierałem, kobieto, co o czym ty gadasz? Moim ideałem był mój tata i zawsze prosiłam mamy i mówię, mama, koniecznie mój tata musi być moim mężem, bo lepszego nie znajdę. Wszyscy faceci, jak mówią, są drani, tata jest taki świetny, to musi być moim mężem. I mama nie potrafiła mi wytłumaczyć, dlaczego to nie jest możliwe. A więc jak było z wami? Opowiedzcie coś o dzieciństwie, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Andrzej? Czy wiesz co, moja mama nie była dla mnie wzorem. Dzięki lekarz roślinny. Najpiękniejszych kobiet, zawsze bardzo lubiłem blondynki i skręconymi włosami. To nie jest cukier, od razu mówię, ale tak właśnie było zawsze. A jeśli chodzi o te zabawy, bo tam na pierwszym zdjęciu to tam z kumplem swoim byłeś, tak, za pan brat. Tak, tak, to jest mój dobry kolega Piotrek. Do dzisiaj zdjęcie się przyjaźnicie? Zdjęcie było zrobione na Morskim Oku w Tatrach. A do dzisiaj się przyjaźnicie? Tak, do dzisiaj się przyjaźnimy, co prawda on mieszka teraz w Danii, ale bardzo często się widujemy. Najlepsi przyjaciele to przyjaciele z dzieciństwa. Z Piaskownicy, tak, jak z najbardziej. Piaskownicy. I z Zapotu. Czy to pytanie było do wszystkich? Czy do wszystkich. Do wszystkich, może dobrze. Może sobie przypomnijcie. To cofnijmy się, może teraz do Tomka. Tomku, mógłbyś odpowiedzieć na pytania? Wiesz, jeżeli chodzi o problem, to tam miesiąc później wpadłem pod samochód i od tego czasu podobno jestem trochę dziwny. Niektórzy mówią. Potworda wpadł.
bardzo dużo twistów w tym odcinku. Zdecydowanie. No ale mi się tak nie wydaje. Uważam, że jestem całkiem normalny. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no cóż, w tamtym czasie kręciła mnie moja pani od biologii. Niestety bez wzajemności. Może to i lepiej dla niej i dla ciebie też. No to jest karalne. No właśnie, mówię. Dobrze, w takim razie... Dzięki, Wiktę. Mam nadzieję, że zdjęcia ci się podobały jak do tej pory, bo przed nami jeszcze jeden materiał. Tym razem zobaczymy zdjęcia Marcina. To było zabawne. O mój Boże. Ale ma strój, chłop. Tam ojciec. No i fot pełno. Boże, dobrze, że woda nam zasłoniła, bo... Bardzo pozytywne zdjęcia. Jak odbierasz te zdjęcia, Wiktoria? Tak, bardzo pozytywne, bardzo ładne zdjęcia. I właśnie do ciebie też mam takie pytanie, związane z dzieciństwem. Czy może coś sobie przypomnisz zabawnego? Albo za kogo lubiałeś się przybierać na balu przybieraństw? Czy mamusia decydowała, czy ty jednak nalegałeś, że musisz być koniecznie księciem? Albo kogo, jakich bohaterów lubiłeś? Jeśli już sobie o to właśnie przebrania, to ja byłem Batmanem. Ja na to nalegałem. I tak co roku byłeś Batmanem? No nie co roku, jak widać tam na którymś z tych zdjęć jest tym chyba Piotrusiem Panem albo kimś takim. Czerwony kapelusz. I jeszcze mam pytanie. Powiedz, jaki był dla ciebie wzór kobiety, kiedy byłeś małym chłopcem? Mama? No mama jest wzorem kobiety, tylko że na razie teraz. Ale jeśli chodzi o to, jak byłem mały, to ogólnie na początku kobiety tylko mi przeszkadzały, bo miałem siostrę, której nie lubiłem. Teraz jest całkiem odwrotnie. Ale bardziej się bawiłem na początku. Mm-hmm. Więc dziewczyny były raczej fe. Raczej fe. A co ty na to? Dobrze, że ja mu się zmieniło troszeczkę. W określonym wieku mali chłopcy nie lubią dziewczyn, dopiero później zaczynają rozumieć i zmieniać zdanie. Ale to jest normalne. Te zdjęcia były takie słodziutkie. Oni byli na nich tacy grzeczni i tacy uroczy. Ciekawe, co z nich wyrosło, jak myślisz? Nie wiem. Nie wiesz, a ja wiem, bo o tym opowiedziały mi ich były partnerki. Let's go! Tak! Dobrze, w takim razie zapraszam cię na pierwszą rozmowę. Rozmawiałam z byłą dziewczyną Tomka. Tomek oddech głęboki wziął. Tak, słucham? Cześć, Renata. Mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. A, witam. Cześć. Słuchaj, twój były chłopak Tomek podał twój numer telefonu, abym mogła się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat. Zdradziłabyś nam kilka sekretów? Czy jej nie... Powiedz mi coś. Wow. Wyobraźcie sobie podać numer byłej albo byłego i nie dać znać wcześniej, że podajesz ten numer. Co ty robisz? No nie ma sprawy. Cieszę się bardzo. Powiedz mi, jakie ma zalety? Jest bardzo miły, sympatyczny, elokwentny. No i umie się zachować w każdej sytuacji. Powiedziałabym tak pokrótce. A jakie ma wady w takim razie? Ja wiem, no trudno mi tak mówić o wadach. No każdy z nas, prawda, ma jakieś. Że powiedziała, ona zawiniła? Może taką drobną, że trzeba zawsze... Ona zawiniła, bo za dobrze mówi. True, dobra, no. Proszę. Czyli jak się szykuje na imprezy, to dłużej od ciebie, tak? Ale to myślę, że to przez te korki. A powiedz, a jaką najbardziej romantyczną rzecz zrobił dla ciebie? Co to za dźwięk tam? Ktoś kaszle? Jestem w miejscu pracy, jestem w szpitalu, oddział zakaźny, mój pacjent ma gruźlicę. Tak, szczegółowo... Jak ping-ponga grają! Paryża. O. Czyli jest hojny. Proszę? Czyli jest hojny. To dokładnie. Jak... A jak całuje? Tak, oho. Proszę? A jak całuje? Bardzo dobrze.
Ona trzyma ten telefon i gra w pingla drugą ręką. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. A również. Pani Magdo, i cieszę się naprawdę, że mogę bo też troszeczkę mówię po prostu pani. Fajnie, cieszę się bardzo. To do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Cześć. Zobaczcie reakcję Kasi. Rozmowę. Naprawdę, że mogę się rozmawiać, bo też troszeczkę mówię po prostu. Fajnie, cieszę się bardzo. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Cześć. Brawo dla pani Magdy. No, pani Magda też może być. Częściej byłam pani Ania, bo mylili mnie z Anką Muchą, ale już się przyzwyczaiłam. A nie podobno. Ale do Kingi już w ogóle przywykłam, więc... Do Magdy Mołek tym bardziej. Dobrze. Chciałam tutaj zaznaczyć, że jak Wiktoria słuchała wypowiedzi byłych dziewczyn, od razu powiedziała, o, chyba zawiniła ta dziewczyna, bo coś za dobrze o nim mówi. Albo jest bardzo dobrze wychowana. No, bo albo jak się rozstaje, to musi chłopakiem. Być jakiś powód, żeby się rozstać, prawda? Jeśli wszystko jest tak cudownie, to się ludzie nie rozstają. Ale sprzedała ją. No właśnie, dobre pytanie, Tomku. Kasia, sprzedała ją. Co masz na swoją obronę? No, tak czasem bywa, że ludzie się rozstają. Wow. Myślę, że pociągały nas w życiu trochę inne rzeczy. Mieliśmy trochę inne dążenia, pomysł na życie. Pociągały nas w życiu inne rzeczy. Na przykład mnie pociągała inna kobieta. Dotyczyło to między innymi naszego wyjazdu za granicę, opuszczenia Polski. No, to był jakiś tam języczek uwagi. Widać, że bardzo ciepło. Że zostały te dobre relacje jednak. I gratuluję, bo to jest bardzo ważne. Zachować dobre relacje z byłym chłopakiem. Bardzo ważne i bardzo trudne. Powiedz, czy pozwoliłabyś się Tomkowi nosić na rękach? Co? Zdecydowanie. Każdy mężczyzna powinien nosić nas na rękach, bo zasługujemy na to zdecydowanie, ale... Dam radę, na pewno. To teraz posłuchajmy, co do powiedzenia miała na temat Andrzeja, jego była dziewczyna. Jest najpewniejszą siebie chyba kandydatką, jak do tej pory. Nie odbierze! Tak. Cześć Ewa, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Halo? Słyszysz mnie? Tak. Kasia Cichopek, program Gra Wstępna. Dostałam twój numer telefonu od Andrzeja, twojego byłego chłopaka. Tak, zgadza się. Super, Ewa, czy mogę. A który Andrzej, bo ja miałam kilku Andrzejów. Zajebiste. A, już ci mówię, Andrzej Grochocki. A, to przypominam sobie, rzeczywiście był taki jeden. Dobrze, słuchaj, mam do ciebie pytanie. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś więcej na jego temat? Na jego temat? No, o na przykład jego zaletach. Nie pamięta już! Bardzo czuły chłopak, dobrze gotuje. O, chyba jest jego zaleta, dobrze gotuje. Śniadanie zrobił. I w sumie tyle o nim wie. Czyli na randki zostawaliście w domu, nie wychodziliście do restauracji? Słucham. On fantastycznie gotuje, naprawdę. W sumie też czasami właśnie razem sobie... Ciekawe, czy ona myli go, czy... Bo tak patrzy, wygląda niepewnie ten chłopak. Tak, ale bardzo dobrze gotuje, także jeśli chodzi o kolację przy świecach, to naprawdę czułam się jak królewna i nie musiałam nic robić. Okej, okay. I coś więcej, czy tylko nawet, tyle? Nawet sprzątak po sobie, nawet zmywa naczynia. O, wow, to duży plus. Tak. No dobrze, a czy ma w związku z tym jakieś wady? Czy ma jakieś wady? Nie przypominam sobie teraz żadnych wad. Dobrze. Okej. Okay. A czy jest bardziej dominującą osobą, czy może zostawiał tobie inicjatywę? Nie, dominująca. Taki kochany pantofel. A, to miłe. A w łóżku też taki pantofel, czy raczej taki lew? No nie, no w łóżku to sobie radzi. No to dobrze. A co robił, że czułaś się prawdziwą kobietą? Słucham? Co robił takiego, że czułaś się prawdziwą kobietą? Ojej, jakie trudne pytanie.
bo chyba właśnie to gotował, chyba jego tak. Mancja właśnie tak. Nie musiałam sama otwierać drzwi. Wow. Ani wnosić bagażu, jak wracałam. Wracaliśmy z jakiejś podróży. Aha. Tak, to było bardzo miłe. Bo cebula mi się przypala. No tak, że to właśnie nie jestem w związku z Andrzejem, to niestety musiałam się nauczyć sama gotować, co było rzeczywiście przykre na początku. Trochę mi nie wychodzi. Czyli można powiedzieć, że za nim tęsknisz, co? Przydałby ci się teraz. Jeśli chodzi o kochanego kochana, to tęsknię. A dlaczego nie jesteście razem? Co się stało? Muszę odpowiadać na to pytanie. No nie musisz, ale tak słyszę w twoim głosie taką odrobinę smutku, tęsknoty. No, odrobinę tego się stało, ale to chyba moja wina, tak zdecydowanie. Aha. Także, nie wiem, może jeszcze kiedyś. Wiesz, bo Andrzej teraz jest z nami w programie i cię słyszy, jak chcesz, możesz mu coś powiedzieć. Teraz? No. Oh fuck. To może spadnij na kolację, coś się ugotować. Super. You miss 100% of the shots you don't take. Bardzo, bardzo ci dziękuję. A słuchaj, jeżeli nie uda mu się w programie, jeżeli nie zostanie wybrany przez naszą wybierającą, to może jeszcze uda wam się być razem, jak myślisz? No, zobaczymy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wydaje mi się, że to była wyczerpująca rozmowa wow. z byłą dziewczyną Andrzeja. Chyba już dużo wiesz, prawda? Tak, to jest bardzo ważna informacja. Wiedziałam, że od dziewczyn najwięcej się dowiem. Co jest dla ciebie najważniejsze? To, że lubi gotować. To jest świetne, naprawdę, bo nie cierpię gotować. Andrzej tak teraz myśli. Dwa razy zrobił obiad. W sumie tyle. Teraz będzie musiał znowu. Mam kilka swoich popisowych dań, które naprawdę są przepyszne, owoce morza. Ale co do reszty, dla mnie to jest całkowita strata czasu. Stać przy kuchence przez godzinę, jeszcze wszystko doprawiać, dbać o to. Strasznie się denerwuję, żeby smakowało. Później jeszcze posprzątać po tym. Dla mnie to jest zdecydowanie już wygodniej pójść i zjeździć na mieście, ale czasami gotuję, więc... No, Andrzej to full service, wiesz, tak, i gotuje, świetnie. I posprząta, wszystko zrobi. Świetnie, naprawdę świetnie. I znowu duży plus za to, że dziewczyna się dobrze o tobie wypowiada, mimo rozłąki. To jest bardzo ważne. Ale chociaż na początku nie bardzo pamiętała, który to Andrzej był. Może specjalnie tak powiedziałam, też to, tak czasem mówię. Tak jak który to? Andrzeju, jak to było? Chyba ograniczę gotowanie w związku. Zdaje się, że to się stało moją jedyną zaletą. Nie, no mówiłaś, że też wiesz, sprawiałeś, że czułaś się prawdziwą kobietą i że było ogólnie bardzo sympatycznie. Dobrze mówiła. Mówiła, że jesteś szarmancki. Staram otwierasz się. Jej drzwi. Staram się zawsze właśnie być. To też jest bardzo ważne, żeby mężczyzna był dżentelmenem. Może być nawet staroświecki, ale to jest piekielne dla mnie ważne, żeby właśnie otworzył drzwi, żeby było widać ten szacunek i miłość. No i radzi sobie jakoś w łóżku też, tak, ważne. I wcale nie liczę na to, że znajdę wielką miłość, to jest po prostu ciekawa przygoda, ale mówię, zwracam się teraz do wszystkich mężczyzn, żeby szanowali swoje kobiety i czasami, nie czasami otwierali drzwi, kiedy wszyscy widzą, tylko wtedy, kiedy nikt nie widzi, zrobić, żeby ona się czuła kimś wyjątkowym. I wtedy uwierzcie mi, że nie popatrzę na nikogo innego. Orędzie. Nigdy nie mów nigdy, jedna nasza para jest już razem. A poza tym nigdy nie wiadomo... Która? Musimy wiedzieć, która? Proszę, powiedz nam, Kasia, spill the tea, która? Kiedy spotkamy miłość swojego życia, dlatego zawsze trzeba wyglądać dobrze. No nic, w każdym razie tak posłuchajmy, co ma do powiedzenia o Marcinie i jego była dziewczyna. O kurwa, Marcin. Cześć, Alicja, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Witam, dzień dobry. Cześć, dostałam twój numer telefonu od Marcina, twojego byłego chłopaka. Tak. I właśnie dzwonię, żeby się wypytać coś więcej na temat Marcina. No Marcin miał dużo zalet, naprawdę. Byliśmy ze sobą prawie półtora roku. Chyba cięcie było, czym się wydaje. Spójrzmy na Kasię. I właśnie dzwonię, żeby się wypytać coś więcej na temat Marcina. No Marcin miał dużo zalet, naprawdę. Było cięcie. O kurwa, zobaczcie jak zmorfowali Kasię Cichopek. Zobaczcie jaki morf zrobili jej, patrzcie. Telefonu od Marcina, twojego byłego chłopaka. Tak. I właśnie dzwonię, żeby się wypytać coś więcej na temat Marcina. No Marcin miał dużo zalet, naprawdę. Byliśmy ze sobą
Jaki morf! Zmorbowała. Taki twarz przez się niosła. Prawie półtora roku. I właśnie dzwonię, żeby się wypytać coś więcej na temat Marcina. No Marcin miał dużo zdarzeń. No, byliśmy ze sobą prawie półtora roku. Świetne. No i no poznaliśmy się dość dobrze. Ale co ja mogę o Marcinie powiedzieć? No na pewno był nieobliczalny. No i faktem nie mogę... Cheesy Daddy mówi. Tam nie ma cięcia dół. Brawo, jesteś widzem z 2014, który został nabrany przez sztuczkę montażową. Udało im się. Pomysłów miał zawsze dużo. Zawsze miał dobry humor. Dobre poczucie humoru. Zawsze potrafił pocieszyć mnie. Czekaj. Chyba lupa zrobili jakiegoś. Chłopaka. Tak. I właśnie dzwonię, bo później znowu było przejście. Wypytać coś więcej na temat Marcina. No Marcin miał dużo zalet. Naprawdę, byliśmy ze sobą prawie półtora roku. No i poznaliśmy się dość dobrze. Ale co ja mogę o Marcinie powiedzieć? No na pewno był nieobliczalny. No i faktem nie można się nigdy z nim było nudzić. Zaraz będzie moment znowu zawsze cięcia. Dużo. Zawsze miał dobry humor, dobre poczucie humoru. Zawsze. O, teraz było znowu. Cieszyć mnie. Rozumiał mnie dobrze, potrafił słuchać. Rozśmieszyć też potrafił. Znowu? No dobrze, a powiedz mi. Co jest? Ile razy to zrobią? Mówiłaś, że jest taki wesoły i ma tyle inicjatywy i tyle pomysłów. Czy to również jakoś przechodziło i istniało w waszej sferze intymnej? Tak. tak, to się też przekładało właśnie na to. Kurwa, nie mogę się skupić na tym, o czym ona gada, bo nie mogę przestać patrzeć na AI Kasi Cichopek. No, można powiedzieć, że był naprawdę bardzo spontanicznym facetem, lubił eksperymenty, co mi się bardzo podobało. No i raczej się nigdy nie nudziliśmy. A, to dobrze. A jak całował? Ojejku. Pamiętam ten nasz pierwszy pocałunek. To było już w sumie tej samej nocy, w której się poznaliśmy. Nice. No, to ojejku. Nocy mi się ugięły. Pamiętam to. No, słyszę to w twoim głosie. No, nie było to naprawdę. Dobrze. Jak wspomina. Naprawdę dobrze. I nie miał jednego sposobu całowania. Różnie. To zależy nie od sytuacji, od humoru, można powiedzieć. Kurczę, ale tak go zachwala, że może i ja się skuszę? A można spróbować, naprawdę, on jest otwarty. No. Wow. Ja to już mam męża, wiesz, nie bardzo powinnam, ale... A no w sumie, tak, ale może nie musi o wszystkim wiedzieć, prawda? Ale posłuchać zawsze warto. Nie musi, faktycznie nie musi o wszystkim wiedzieć. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam. No. Kurczę, ale tak go zachwala, że może i ja się skuszę? A można spróbować, naprawdę, on jest otwarty. No, ja to już mam męża, wiesz, nie bardzo powinnam, ale... A no w sumie, tak, ale może nie muszę wszystkim wiedzieć, prawda? Ale posłuchać zawsze warto. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. Wow, Kasiu, wow. To była intrygująca wypowiedź, prawda? Tak. Czy bardzo szczera dziewczyna. Czy to całowanie cię tak troszeczkę tak pobudziło twoją... Zuzka mówi, nie jestem w temacie, czemu? Kasia Cichopek zdradziła swojego męża. Wyobraźnie, zaintrygowało cię? Bardziej mnie zaintrygowało to, że jest wesoły i potrafił ją rozbawić, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby chłopak nie był takim typowym mułem, że tylko taki nie, ale jesteś ładna. tylko żeby był spontaniczny, żeby dużo się działo, żeby był wesoły. I to też bardzo duży plus. I kolejna dziewczyna dobrze się wyraża o swoim byłym. Gratulacje, chyba świat się zmienia. Albo znam nieodpowiednie osoby. No, masz szansę poznać naszych wspaniałych. Cieszę się bardzo, że ci się podobają. Marcinie. Słucham. Zdradzisz nam coś więcej na temat techniki swojego całowania? Jezus, Kasia. Albo kurs jakiś, bo nie dużo facetów nie umie. Już jak ktoś powiedział chwilę temu, no, za każdym razem jest inny. No... Kurczę, ja nie mogę tak, wiesz, bo po prostu się skupić nie mogę. Kasia, uspokój się! Kasia, what the fuck? Down bed! Przyjdzie raz to. Już jak ktoś powiedział chwilę temu, no, za każdym razem jest inny. No,
Kurczę, ja nie mogę tak, wiesz, bo po prostu się skupić nie mogę. Trochę mnie zatkało, no ale dobrze, dobrze. Przechodzimy dalej. No i niestety to jest ta chwila, w której będziesz musiała podjąć bardzo ważną decyzję i wyeliminować kolejną osobę z naszego programu. Tymczasowo, bo tak jak powiedziałam, spotkamy się jeszcze wszyscy razem w rundzie finałowej, kiedy staniesz z chłopakami twarzą w twarz i wybierzesz wtedy tego, który najbardziej powali cię po prostu na kolana. Swoją urodą oczywiście. Teraz ale dokurwiony odcinek, dospermiony. W tej kopercie są imiona naszych kandydatów, naszych chłopaków. Bardzo proszę, abyś wyciągnęła z tej koperty imię chłopaka, którego nie chcesz widzieć dalej w programie. Na razie. I chciałam się zapytać twoich przyjaciół. Co mają do powiedzenia? Kochani, jak doradzicie Wiktorii? No mi się wydaje, że no w tej chwili mam już dwa typy. Andrzeja i właśnie Marcina. Na tak. Tak, na tak. Andrzej i Marcin, na tak. Dobrze. Czyli w związku z tym Tomek na razie ma małe szanse. Tak. No to zaraz się przekonamy. Znamy już opinię twoich przyjaciół. Schować, tak? Nie, pokaż mi. Jestem bardzo ciekawa. To teraz już... Brawo, twój wybór pokrył się z wyborem twoich przyjaciół. Wybrałaś Tomka. Tomku, padło na ciebie wszyscy tym razem. Wszyscy panowie są bardzo mili, po prostu muszę kogoś wybrać. No przez to, że pod auto wpadł. Przegrał tym, myślę. Musisz, ja dlatego, wiem, że jesteś gorszy. I Tomku, nie smuć się, jeszcze się zobaczymy. Okay. Bo my przechodzimy do rundy trzeciej, a potem spotkamy się jeszcze raz w rundzie finałowej. Zapraszam na rundę trzecią. No myślę, że straciła bardzo fajnego faceta, wesołego, trochę romantycznego, szalonego, ale też miłośnika jej stron rodzinnych, bo tak się składa, że już pisałem pracę magisterską o Ukrainie, ba, nawet o tworzeniu się systemu partyjnego na Ukrainie, więc tutaj nazwisko Tymoszenko bardzo dużo mi mówi, także myślę, że... Chaser. Byłoby to ciekawe tak sobie porozmawiać z nią na spokojnie o tym wszystkim. Daj numer do żony wuja, tak. I po karierze. W rundzie trzeciej nie zobaczymy na pewno Tomka. Mam tutaj dwa przedmioty. Ten amorek przyda ci się za chwilę, bo tutaj po dwóch twoich stronach usiądą nasi przystojni kandydaci, którzy pozostali, których nie wyeliminowałaś i którzy najbardziej zaciekawili cię swoją osobowością. Tego amorka wręczysz temu, który zwyciężył w tej konkurencji, który jest dla ciebie najciekawszy pod względem charakteru. Chyba Marcin wygra wszystko. Proszę, weź ode mnie amorka. To jest natomiast opaska, którą założysz sobie na oczy. Bo tak jak powiedziałam, w tej rundzie jeszcze chłopaków nie zobaczysz. Będziesz musiała być cierpliwa, wiem, że to trudne. Zobaczysz ich dopiero w rundzie finałowej. Proszę, nałóż opaskę na oczy. Dobrze, muza odpalona. Przy urządzie? Nie, do górnogami założyła. Dobra, proszę, amorek. Nie widzisz? No nie. A nie, dobrze. Bardzo się cieszę. Cześć. Przy urządzie? Zrobili cięcie i kazali je założyć jeszcze raz odwrotnie. Że nałóż opaskę. Kasia źle dała, no źle dała. Proszę, amorek. Nie widzisz? No nie. Bardzo się cieszę, to jest amorek. Bardzo fajnie. Mamy opaskę na oczach, nic nie widzisz. Cieszy mnie to bardzo, w takim razie jesteśmy gotowe, aby zaprosić do nas naszych kandydatów. Panowie, zapraszam. Witam was serdecznie, usiądźcie po obu stronach Wiktorii. Czujesz ich wzrok na sobie? Czuję ich zapach. Szkapek dzięki za suba i dobra obserwacja. Chłop po lewo od baby ma więcej oparcia i się wygodniej rozjebać może. Ważne. Zobacz. A po której stronie? O, tu widzę po kolanku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rączka tutaj już zaczyna chodzić. Nie, to chciałam tylko pokazać. A bardzo pięknie. Bardzo mi się to podobało. No dobrze, panowie, gratuluję. Chłop po lewo od baby ma więcej. Ale mimo wszystko bój toczy się nadal. Wiktoria wybierze tylko jednego z was. Macie teraz szansę, żeby w jednym zdaniu przekonać do siebie Wiktorię. Gotowi? O kurwa. Wiktorio, Riz po battle. Twojej lewej stronie siedzi Andrzej, po twojej prawej stronie siedzi Marcin. Panowie,
Mieliście chwilę czasu, żeby się zastanowić, jak przekonać Wiktorię do siebie w jednym zdaniu. Jesteście gotowi? Spróbujemy. Marcin, bardzo proszę. Sprawię, że poznasz nowe znaczenie słów. Bardzo takie tajemnicze. Andrzeju? Nauczycie polskiego? czaję, co próbował zrobić, ale... Trochę tak... Nie do końca. No jeśli lubisz sport... Ten jest konkretny gość, on lubi sport. I dobrze wychowanych mężczyzn, to właśnie ja. Dobrze Ktoś się zaśmiał na widowni. It's over dla chłopa. Trafi, tak? Tak właśnie. Wiktoria? Już teraz mam powiedzieć? Tak, panowie, wyciągnijcie swoje dłonie. A to będzie bardzo przykre. No cóż, no taki jest nasz program, takie są zasady. Panowie na pewno się nie obrażą i tak są bardzo pewnie dumni, że doszli tak daleko. A jeszcze pamiętaj, jest runda finałowa, gdzie zobaczysz wszystkich i kto wie, może właśnie wybierzesz tego, którego teraz nie wybierzesz. Chciałabym tylko powiedzieć, że panowie jesteście wyjątkowi, każdy na swój sposób. Tyle, że... Ona za każdym razem gada jak Miss. Jakby miała wypowiedź na konkursie Miss. Wolę, właśnie bardzo mi się spodobała ta szarmancja, o której mówiła dziewczyna twoja była. Modelka Korta. Dlatego wybieram ciebie, gdzie jest twoja rączka. Wow, ale... Gratuluję, brawo. I teraz pytanie, czy wybierze go w kolejnym etapie. Wszystko już wiemy. Wiktorii najbardziej podoba się charakter i osobowość Andrzeja. Ale Marcinie, pamiętaj, to nie koniec zabawy. Masz jeszcze duże szanse w rundzie finałowej. Na razie ci dziękuję. Widzimy się w sumie już za chwilę. Zapraszam państwa na finał. Ale dobry odcinek, kurde. Przypuszczam, że ogólnie podjęła decyzję, no, jednak patrząc na ten samochód. No, wiadomo, ja akurat nie miałem jej czym zaimponować, ani nie miałem czego pokazać. Nie martw się, królu. Królu, spokojnie, goście, nie. A kolega miał naprawdę bardzo ciekawy samochód. Dochodząc do momentu, w którym zostało nas tylko dwóch, naprawdę miałem wielki... O Boże, nowy kompleks właśnie dropnął, kompleks auta. Wielkie szanse na to, że no po prostu, że mnie wylosuje. Jak się jednak okazało, no, nie wyszło. Ale mam szansę naprawdę, że uda mi się to i że wybierze mnie jednak. Nie wiem, jeśli charakter mi się nie spodoba, to mam nadzieję, że mój wdzięki urok zadziała. Przed chwilą, Wiktorio, wskazałaś Andrzeja. To on podobał ci się najbardziej pod względem charakteru i osobowości. I kto wie, może właśnie z nim spędzisz uroczy weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Belweder w Ustroniu. Będziesz również mogła z nim, albo może z innym naszym przystojnym mężczyzną, rozmawiać godzinami przez telefon, ponieważ oprócz telefonu komórkowego dostaniesz darmowe godziny do wygadania od nowej, rodzinnej telefonii komórkowej cyfrowego Polsatu. Dobra, i teraz generalnie... Ona mówiła o swoim ojcu, że jej ojciec mężczyzna wymarzony, tak? I jest to w sumie sławna dość rodzina, więc moglibyśmy wyszukać w necie, jak wyglądał jej stary. I na tej podstawie moglibyśmy określić, kogo teraz wybierze. Ale nie chce mi się. Ale jeśli ktoś by chciał... Dobra, czekaj, zobacz, zróbmy to. Jaka to była rodzina, jakie to było połączenie? Ona była... Julii siostrzenicą, czy... Wiktoria Tymoszenko jest projektantką mody właśnie. O! Czyli tak, jej wujek to mąż Julii Tymoszenko. Oleksandr Tymoszenko. I teraz brat Oleksandra jest potrzebny nam. Nepo baby aesthetic, trochę tak. Dobra. Czekaj.
Chyba, że od strony matki, właśnie, też może być tak. Dobra, po prostu Wiktoria. Jak ona ma? Wiktoria czy Weronika? Nie zwróciłem uwagi. Wiktoria. Zwróciłem uwagę, tylko zapomniałem już. Wiktoria Tymoszenko. Nie ma. Brat, bo nazwisko to samo, nazwisko by przeszło, pewnie tak. Dobra, czyli Aleksandr Tymoszenko. Zobaczmy. Brat. Władimir Tymoszenko. Ciężko znaleźć, powiem wam. Szczególnie na tak naraz. Jak wpisuję Władimir Tymoszenko, to dostaję tylko foty Putina i Tymoszenko, więc to nie jest ten kierunek, żeby to znaleźć. No dobra, ale mogę wam pokazać... Zakładam, że geny blisko padają. Mąż Tymoszenko wygląda tak. Oj, działa to. Dobra. Zdjęcie z filmu, co jest? Ja, gdy okazuje się, że rzeczywistość jest nagrywana aparatami i filmami i kamerami. Okej. Okay. Tu jest link rodowit.org. To jest Wolodimir Abramowicz Grigian. A z tych nie ma tutaj żadnych ani fot, ani ten. Dobra, deeper, głębiej nie wejdziemy. Zobaczmy. Czy jesteś gotowa, aby zobaczyć, jak wyglądają wszyscy nasi kandydaci? Tak, bardzo chcę zobaczyć. Tak? Dobrze. Tak. Czekaj, sama link zobacz. Do Insta i tam jest stary? Jest stary na Insta? Dobra. Okej. Okay. Okej. To jest stary? Her older? To jej mąż, bo to już jest przecież ile ten. Więc to nie to. To nie ona chyba. Bo tak patrzę na to, nie wygląda mi na... Czekaj. Spójrz. Wiktoria Tymoszenko, blok osobisty. Tak, na inną patrzyliście. Jest inna. Czekaj, czy może... Może, nie rozumiem.
Różne są, właśnie. Dobra, tak, ta, to drugi, Wiktor Licholat. To ona. To ma i tu, bo też po zębach widać. Ma ten uśmiech. Charakterystyczny tutaj na zdjęciu. W sumie wygląda identycznie, jak wtedy wyglądała. I tutaj nie ma żadnego info, ani starego nie zadziała, ani nic. Jedynie możemy zobaczyć jej projekty. Dobra, wracamy. A może nie tracisz? Zapraszam naszych panów. Co, panowie? Kto go wybierze? Wiktoria, oczywiście, żeby utrudnić ci wybór, panowie nie stoją w kolejności. Marcin, myślę, że są Marcin. Wymieszani, tak, żebyś nie wiedziała, kto jest kim. Andrzej trzyma w ręce Amorka. Wszyscy panowie mają zaciśnięte pięści. Nie wiesz, który to jest Andrzej. Powiedz, który pan podoba ci się najbardziej? Teraz mam powiedzieć? No tak. Mógł się zastanowić. No dobrze, jeszcze się kilka zastanów. Panowie, poproszę o ładny uśmiech. A przepraszam, mam różną przerwę, muszę się zastanowić, naprawdę. Nie jest taki prosty. Wszyscy jacy są zachwyceni, co jest? No na pewno ja. Coś musiało, coś jeszcze zostało chyba powiedziane, bo te brawa są... Nie rozmawiacie, żeby po głosie was nie poznała przypadkiem. Jakby ci to powiedzieć, Wiktorio, ten pierwszy wybór jest zawsze tym najlepszym. Jak się będziesz za długo zastanawiała, no to wtedy przyjdą jakieś wątpliwości, zmienisz zdanie i tak dalej, a po co? Od razu, musisz strzelić. Który pan podoba ci się najbardziej? Już wiesz? O Boże. Tak? O Boże! Nie, nie wiem. Żołbin. Panowie, co zrobić? Jesteście wszyscy tak przystojni, że Wiktoria ma po prostu teraz mega problem. Dlatego puśćcie do niej oczko, unieście brew, nie wiem, rozepnijcie trochę koszulę, no zróbcie coś, żeby ją zachęcić. Ale nie mówcie nic. I rąk nie pokazujcie. Już? Pan numer dwa w czarnym ubraniu, właśnie taki dobry kumpel, kolega. O, brawo, zostałeś wybrany. Wybrała go i sfrędzonowała w tym samym zdaniu? Co? Podejdź do nas, bardzo proszę. Co się dzieje w tym odcinku? Zobaczymy, czy jest to Andrzej. Myślę, że nie. Pokaż. Pokaż, co masz w dłoniach. Wiem. Ja wiedziałam, że to nie tak. Tak. Dobrze, w takim razie panowie, pokażcie wasze dłonie. Jest z nami Andrzej. Zapraszam cię do nas. O mój Boże. No i teraz to dopiero będziesz miała problem. Ten chyba pan nie. Się bardzo podoba. Tego pana wybrałaś pod względem osobowości. Teraz musisz wybrać któregoś z nich. Patrzę na niego. Było w finale, tylko tyle ci mogę podpowiedzieć. Nie. On miał Amorka, to coś mówi. Właśnie. Ten po lewej, jego dziewczyna... Marcin tutaj jak psychological warfare wprowadza. Mówiła, że świetnie się całuje. On jest podniutki. A ten... Co oni robią? Dobrze gotuje, szarmancki, wychowany i szanuje kobiety. Tak naprawdę jeden ma wygląd, drugi niezwykłą osobą. Ale to nie od nich... Au! Ich zależy. Świetne masz teksty, naprawdę. Dobrze idzie. Jest dobrze. Byłeś z tego charakteru. Wiktoria, ja wiem, że byłoby ci łatwiej, gdyby oni zadecydowali za ciebie. Ale nie takie są zasady naszego programu. To ty musisz podjąć tę decyzję. Chciałabyś chyba dwóch, przyznaj się. Tak, chciałabym dwóch. To jedziemy. Ale mamy tylko jednego Amorka. Dobrze, to Amorek zostanie w rękach jego właściciela. Czyli w rękach Andrzeja. Gratuluję bardzo. Bardzo serdecznie. O mój Boże, ale potężnie.
i wygląd, i charakter. No potem jak mu pojechała, to musiała go wybrać. I to w obie ręce. A ja zapraszam na następną grę wstępną już za tydzień. Do zobaczenia. Dobra, zobaczmy, co ma do powiedzenia na koniec. W nowej walce, kiedy nas ujrzała uczestniczka programu, wydawało mi się, że raczej wybierzemy jego kolegę, z którym razem startowałem, no jako że jednak jest o wiele większy po prostu ode mnie i wydawało mi się być bardziej przystojny. Trzymam za nich kciuki, naprawdę. Mam nadzieję, że będą się doskonale bawić na tym swoim wyjeździe. Mam nadzieję, że się poznają bardziej. Jeśli przypasują sobie, to może będzie to jakiś ciekawy związek. W końcu to gra wstępna. Nie mam pojęcia, dlaczego wow. Stało się tak, jak się stało. Że... Marcin odjeżdża na swojej deskorolce w stronę zachodzącego słońca. Ja wygrałem. Aczkolwiek bardzo się z tego faktu cieszę. Nie wybierając mnie, co straciła? Najlepiej to byłoby jej tak po prostu powiedzieć, że no cóż, nie zobaczy wielu rzeczy. I inaczej mówiąc, nie pozna świata takiego, jakim ja go widzę. Mój jest, powiedzmy, że na pewno bardziej kolorowniejszy. Wow. Nie poznam nowych słów. Czemu jeszcze jest jakieś kilka sekund ciemności? Dobra. Czy jesteście gotowi na finał gry wstępnej? Ja muszę przerwę sobie zrobić. Ten ostatni odcinek. Dobra, pójdę sobie coś do picia. I lecimy. Boże. To była piękna podróż. Zaraz wracam. Witam ponownie.
potem jak już odmutowałem mikrofon. To już. Lecimy. Jestem Debbie. Nazywam się Katarzyna Cichopek i witam w grze wstępnej. Kiedy kobieta i mężczyzna spotykają się po raz pierwszy, każdy z nich chce pokazać się od jak najlepszej strony. Dlatego wiele rzeczy starają się ukryć. Ale nie dzisiaj. Nasz uczestnik pozna najintymniejsze szczegóły dotyczące dziewczyn, wśród których wybierze tę jedyną. Czy wybierze osobowość, czy urodę? A może jedno i drugie? Przekonajmy się. Zapraszam Piotra! Cześć Piotrek, witaj. Słyszałam, że w domu gromadzisz bardzo wiele rzeczy, jak chomik. To prawda? Jest, po części można tak powiedzieć. Czy jak jesteś tak zajęty tym chomikowaniem, to znajdujesz czas na dziewczyny? Co, zbierasz? Ostatnio zdarzało się, że dość mało, ale myślę, że trzeba będzie nad tym popracować, dlatego tu jestem. Bardzo się cieszę, dlatego my zaprosiliśmy tutaj cztery fantastyczne dziewczyny. Mam nadzieję, że któraś ci się spodoba. I w wyborze tej jednej jedynej oczywiście pomogą ci twoi przyjaciele, którzy są tu dzisiaj z nami. Witam was serdecznie, przed państwem Aneta i Łukasz. Witamy, witamy. Cześć. Wiemy, że Piotr ma w domu wiele różnorodnych przedmiotów. Tą salę kinową, z której nadaje do nich Kasia. Czy jeśli chodzi o kobiety, też ceni sobie różnorodność? No wiadomo, każda jest kobieta jest inna i lubi różnorodne dziewczyny. Nie ma takiego jednego typu. Nie określa dziewczyny na pierwszy rzut oka, tylko zawsze stara się ją poznać. Najważniejsze, żeby przyciągnęła go do siebie czymś. Co? Będzie miała szansę zrobić to dzisiaj. Nie zrozumiałem, co powiedzieli. Ale niestety spośród czterech będziesz mógł wybrać tylko jedną. Dasz sobie radę z tym trudnym wyborem? Poradzę. Ja też w to wierzę. Czy chcesz poznać nasze dziewczyny? Oczywiście. To w takim razie zaprośmy je do nas. Alicja. W jej łóżku najwięksi wrogowie stają się przyjaciółmi. Co noc śpi z nią pies. Co? Kurwa, czekajcie, bo ja żuję. Co? Czy możemy najpierw zwrócić uwagę na to, że ona wychodzi, patrzy w prawo i pyta, już? Oczywiście. To w takim razie zaprośmy je do nas. Alicja. W jej łóżku najwięksi wrogowie stają się przyjaciółmi. Co noc śpi z nią pies i kot. Popatrz, co ma na rękę faktycznie. Boże, proszę, niech posadzą jej po prawej stronie kanapy. Bożena nie ukrywa, że lubi oglądać filmy erotyczne. Najlepiej w miłym towarzystwie. Okej, ostro. Dzięki Sidbu. Sylwia. O, uważaj Piotrek, to wybuchowa dziewczyna. Nawet pracę magisterską napisała o broni jądrowej. Oppenheimer? Kasia jest bardzo spontaniczna i wesoła. Upiększyła swój samochód tak, że zazdrości jej nie jeden facet. To było długie. Magisterka o moich jądrach. Co? Darimak, przepraszam, co? Po twojej minie widzę, że dziewczyny ci się spodobały. Tak, ale jeszcze długa droga przed nami. Oczywiście długa droga, dlatego zróbmy pierwszy krok. Zapraszam na rundę pierwszą.
pierwszej rundzie i w dwóch kolejnych nie będziesz widział naszych dziewczyn. Ale one widzą ciebie cały czas. Prawda, dziewczyny? Prawda. Tak. Widzicie Piotra? Widzimy. Chciałybyście się dowiedzieć czegoś więcej o nim? Jak najbardziej. No to bardzo mnie to cieszy. Zobaczcie krótki film o Piotrku. Czekaj, co robi. Jeździ autem pewnie. Zapierdala. Mam na imię Piotrek, studiuję ekonomię. Uważam, że jestem osobą. Czemu wybrali najgorszego typa na koniec? Konkretną, która mocno stąpa po ziemi, ma swoje priorytety i cele. Jestem raczej osobą zaradną i zajmuję się handlem. Często myślę, co sprzedać, co kupić. Pracowałem kilka lat w gastronomii. Oto moja przyczepa gastronomiczna. Są tutaj najlepsze kiełbaski, a za wszystkich widzów gry wstępnej od wreszki gratis. Pracowałem w różnych zawodach, najwięcej w gastronomii, jako kelner, jako barman. W chwili obecnej moje studia jakby zmierzają ku końcowi, dlatego też szukam pracy w moim zawodzie, czyli w branży ekonomicznej. Jeżeli chodzi o kobiety... O Chryste. Przecież on by odpadł na pierwszym etapie, gdyby on był jeden z kandydatów. Preferuję brunetki, ale oczywiście liczy się osobowość. Dlatego musi być to kobieta, która będzie akceptowała mnie takim, jakim jestem, a także aktywnie spędzała czas, podobnie jak ja. Odpadam, tak nie spędzam. Norbi. Słuchajcie. Ja również pozdrawiam. sekunda, okej. I respect every single Spider-Man in here. That's great. But does that include me too? Yeah, nie, sure. nie to. Gdzie to jest? Tu jest. Dobra, dobra, mam. Respect every single Spider-Man in here. Does that include me? No, you fuck! Kurwa. In 2018, Sony released the animated Piotrek, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Mamy aż trzy brunetki dzisiaj. Myślę, że będzie... Ale nie możemy pomijać też... czwartej kobiety. Oczywiście, blondynka też niech się nie martwi. Ma szansę w ogóle zdobyć twoje serce absolutnie. Podoba mi się, jak bardzo niezadowolona jest trójka. Wchodzimy do pierwszego no to na kobiety w lipnie. Twoje serce, blondynka też niech się nie martwi. Ma szansę w ogóle zdobyć twoje serce absolutnie. W takim razie przechodzimy do pierwszego zadania. Wolisz kobiety w bieliźnie czy bez? Myślę, że na początku na pewno w bieliźnie. Ale tak na co dzień? W sensie, że co, pod ubraniami trzymają? Wolałbym, żeby miały, nie? Jakby. No to na początek w takim razie zobacz, co zobaczyliśmy i co znaleźliśmy w bieliźniarkach naszych dziewczyn. Rozpoczniemy od bielizny Alicji. Ja się nie... Kot? W bieliźniarce? Dobra, zobaczymy, co u was, dziewczyny, będzie. Co się dzieje? Oh my god! Dobra, spoko, nie? Tyle kota. Widziałam, że aż normalnie poprawiłeś marynarkę. Musiałam. Żeby wyjść. Zobaczyłem na początku kotka. Ten kotek jest wielowymiarowy, nie wiem, czy widziałeś. Ta opaska właśnie, na oczy też jest taka kocia. Miałem zapytać o opaskę.
A to tak, czasami lubię poeksperymentować. Rozumiem, czyli nie lubisz monotonii ogólnie w życiu? Nie lubię. Podoba ci się to? Może w życiu. Próbuję ogarnąć, o co chodzi z fryzurą. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Dlatego też nie wiadomo, jak wygląda kolejna bielizna. Tym razem będzie to bielizna Bożeny. Te pluszaki. O, Lord. Ona ma stokowy śmiech. Który już dwa razy użyła. I znowu go użyła. Czemu ma kaburę? Wiemy, widzimy. Teraz pytanie, czy to do łóżka, czy ona jakieś rajdy robi. I jak wrażenia? Widzę, że kandydatka numer 2 lubi kolor czarny. Tak, to prawda. Głównie czarny. Ale nie tylko, jeżeli chodzi o bieliznę, ale także widzę, są tu różne gadżety. Do czego służą ci te gadżety? Do obrony. Przed? Przed niebezpiecznymi mężczyznami. A może trzeba mieć po prostu dobre podejście do nich? Dlatego wolę się zabezpieczyć. Ja w tym momencie... W tym momencie... Słyszeliście to wow na widowni? Ktoś był pod... Naprawdę. Zaimponowało mu to. Muszę zdradzić, że Bożena pracuje w policji. I to w policji kryminalnej. Mówiłem! Dlatego ta broń. Skułaś wielu mężczyzn? Dużo mężczyzn już skułam w swoim życiu. Tylko czemu trzyma te rzeczy tam, gdzie trzyma gacie? Ale kobiety też. Też bywają groźne. Rozumiem. A w łóżku też skułaś? Nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Oczywiście. W takim razie zobaczmy, co znaleźliśmy w bieliźniarce Sylwii. Irak. Angielski filtr towarzyski. Okay. Piotrze, nie wiem jak ty, ale ja zauważyłam więcej książek niż bielizny. Dokładnie, miałem to samo powiedzieć. Tak? A interesuje cię taka tematyka? Źle? Myślę, że tak. Jak ty, tematyka jak książki? Generalnie? Czy interesują cię media? Jak każdego mężczyznę coś, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, ryzyko. Ale dlaczego akurat ciebie, Sylwio, interesuje? Co? Dlatego, że pisałam pracę na temat broni jądrowej i studiowałam na kierunku stosunki międzynarodowe, więc troszeczkę... A, bo tam był Irak, okej, okay. Dlatego. ...została ta tematyka. Wybuchowa dziewczyna. Ale nie zapominajmy jeszcze o czwartej osobie. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że już nie możesz się doczekać i chciałam tutaj wtrącić, że rozumiem, że kolejnego zestawu bielizny, tak? Z niecierpliwością. Z niecierpliwością, w takim razie zobaczmy. Następna bielizna należy do Kasi. Ma podobną fryzurę do pierwszej. Princess. Too hot to handle. Takie Mighty Wrestlera bardziej. Nudna jest ta konkurencja z tym bielizną. Nic się nie dawiesz. No i jak tam? Podobało ci się? Zwróciłem uwagę na majteczki? Gorsecik.
Gorsecik. Czy widziałem tam gorsecik dobrze? Bardzo przy drugiej dobrze. Odsłonie? Tak. Brawo. Bardzo ładny i powiem, że preferuję coś takiego. Gorsety u kobiet, tak? Tak. No dobrze, podobno mówi się, że o mężczyznach bardzo wiele mówi jego samochód. Ale powiem ci, że tak samo może ten samochód powiedzieć bardzo wiele o kobiecie. Czy jesteś ciekawy, jakimi autami jeżdżą nasze dziewczyny? Ohohoho, myślę, tak. Kurde, dobra. Nice. Zobaczmy teraz samochód Kasi. Dobrze, nic trudno. Co jest? Czuję, gdy sobie nogę, rękę złamała. Same Oxy 18's ABBA Collection chyba widziałem. Kejka na auto. Szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka powiedziałabym, że ten najpierw. Samochód należy do mężczyzny. Te nalepki, dokładnie. Te liny, te tam w ogóle wszystkie śrubokręty. U mnie w bagażniku na przykład są same buty. Dużo trąbisz, jak jeździsz? Bardzo dużo. A oto samochód Bożeny. No dobra, się dziwicie, ale ona przecież, słuchajcie, jak trzeba pościg zrobić jakiś. Muzyka do pościgów. Kurwa, jak rozjebane. Egzamin z czystości zdany na 6+. Skupiłbym się tutaj na tym, że auto jest sportowe, czyli lubisz szybką jazdę. A kto płaci za mandaty? Nie płacę mandatów. A, czyli uciekasz przed policją. Czyli też lubi ryzyko. Albo, zawsze kończy się na pouczeniu. Albo urok osobisty, właśnie chciałam to powiedzieć, że działa. Albo znajomości, przyznaj się. Policjant policjantowi mandatów nie stawia, co? Nie zawsze tak jest, ale urok osobisty pomaga czasem. Szczególnie u kobiet. Co? Tak można powiedzieć po prostu w telewizji takie rzeczy? A powiedz, a jak na przykład zostaniesz złapana, to od razu wyciągasz legitymację policyjną, czy raczej najpierw rzęsy idą w ruch, Dobra, Kasia grilluje, Kasia grilluje. Na dekoltu i na sam koniec, jak już nic nie działa, to wtedy proszę bardzo. Panie władzo, ja też tutaj, prawda, jestem z branży. Tak jak mówisz, Kasia, najpierw staram się użyć tych walorów kobiecych, a potem, jeżeli to nie pomaga, no to no muszę wtedy znaleźć ten inny sposób. Co bardziej działa na policjantów? Powiedz, że urok osobisty, proszę. Urok osobisty. O, to tak. Były inne czasy. Mam jeszcze szansę, żeby też nie... Czy ja powinienem to oglądać? To jest legalne? For real, jakby... On jest w kryminalnych i gada takie, że... Może dlatego zdjęli ten program? Może dlatego go już nie ma na IPLi? Tracić mandatu. Dobrze, zobaczmy teraz, czym jeździ Sylwia. Yeah! Czemu taka muzyka? Piękne auto. Dwa złote, nice. Nie działa? Czy powiedziałem? Dobrze zrozumiałem? Chyba bagażnika nie można otworzyć. Widzę, preferujesz małe auto, ale chyba troszeczkę zapominasz, że właśnie małe auta nie mają aż takiej możliwości. I co? Z boku widziałem jakieś wgniecenie. Takie malutkie. Takie malutkie przy wymijaniu. No powiedzmy. A tak naprawdę? Powiedzmy.
No niestety parkowałam troszeczkę i zajechałam nie z tej strony. No jak się parkuje, to na całego, nie troszeczkę. Tak? Ponieważ jakie? Od niedawna mam prawo jazdy, więc... A masz problemy z kierunkami, prawo, lewo? No jasne, jak zawsze. Ja też. To mam nadzieję, że się nie spotkamy na ulicy razem, bo może być tragedia. Zobaczmy, czym jeździ Alicja. Wszyscy się, kurwa... To jest odcinek typu wszyscy idą do więzienia. No, jestem Alicji ciekaw tutaj, co ona odjebie. Yo! A, dobra. Myślałem, że... Policjantka jak spisze po prostu po tym programie, tak. Dokładnie ten sam żart, łącznie z łapaniem stopa. Alicja, nie chwaliłaś się, że jesteś właścicielką i pociągu, i autobusów, i w ogóle tyle tych aut masz? Daj spokój. Gdzie ty masz taki duży garaż? No tak się nie chwaliłam, jakoś tak skromna jestem. W porządku. Masz już spore źródło informacji. Widziałeś bieliznę dziewczyn, widziałeś samochody i zawartość samochodów. Czy masz już swoje typy? Czy wiesz, kto już jest w twoim guście, a kto może czuć się zagrożony? Zastanawiałem się w pierwszej kolejności nad Sylwią i Alicją, ale pozostałe dziewczyny również są blisko puli, więc myślę, że dalej będę potrzebował więcej informacji zebrać. Zobaczymy, czy tak samo myślą twoi przyjaciele. Może oni będą kolejnym źródłem informacji. Kochani? To jak dla nas na razie Bożena i Sylwia. Są na tak. Są na tak, a Alicję jak na razie zdyskwalifikowałam. O oh, wow, czemu? Mm. Dla mnie jak na razie na tak jest kandydatka numer 2, kandydatka numer 3. Czyli o ile dobrze Sylwia i Bożena, o ile dobrze pamiętam. Czyli Bożena same. Jest druga, Sylwia tak, jest czyli trzecia. Same cytaty powiedziała. Okay. Czyli na tak. Tak. Bożena i Sylwia na tak. Gratuluję, dziewczyny. Mogę jeszcze coś zapytać moich znajomych? Oczywiście. Aneta, dlaczego dyskwalifikujesz Alicję? Wydaje mi się, że jest taka mało kobieca. Dobrze, wezmę to wszystko pod uwagę. No pamiętaj, że tak naprawdę decyzja należy do ciebie. Z jakiego powodu? To ty wyeliminujesz jedną z dziewczyn. Piotrek, wiesz już kogo? Mam mały dylemat. Domyślam się. Mały dylemat. Myślę, że na pewno może zacznę troszeczkę inaczej. Tak jak doradzili mi moi znajomi. Sylwię i Bożenę. Na tak? Na tak. Myślę, że mimo tutaj uwagi koleżanki co do Alicji. Strasznie mi się ten typ uważam, nie podoba. Uważam, że jej wypowiedzi były dość strasznym. Naturalne. I myślę, że no niestety muszę podziękować Kasi. Kurwa, aż mi piłeczka spadła i wcisnęła pauzę z szoku. Kasiu, dziękujemy ci tymczasowo. Pamiętaj, że nadal masz szansę na wygraną. Przygotuj się, aby oszałomić Piotra w ostatniej rundzie, ponieważ w finale Piotr będzie wybierał jeszcze raz. Plus ja nie wiem, czy oni nie zjebali trochę, że pokazywali od Kasi w tamtą stronę. Bo zazwyczaj pokazują od lewej do prawej, nie? Te w konkurencjach, te nagrania. A teraz pokazali od prawej do lewej z tego powodu, żeby na koniec był żart, że ona nie ma auta, tamta. I nie wiem, czy ta koleżanka nie pomyliła przez to. Bo ona mówiła o tym, że tamta jest mało kobieca. Jedyne z tych prezentowanych rzeczy, które mi pasują, żeby można było tak powiedzieć, to auto tej czwartej. Więc wydaje mi się, że zjebali w chuj przez to. Ale tym razem decydować będzie uroda. A my rozpoczynamy rundę drugą. No bo pamiętajcie, że oni nie widzą ich, nie? I jedynie wiedzą w kolejności, w jakiej to pokazują, na tej podstawie mogą określać, kto jest kim. A imiona nie zawsze pamiętały imiona. Ja nie pamiętam w ogóle imion, tylko myślę 1, 2, 3, 4 tutaj. Spodziewałam się, że odpadnę jako pierwsza, dlatego że lubię samochody, co jest dość mało kobiece. Jeszcze jest finał, gdzie Piotrek ma szansę mnie zobaczyć i mam nadzieję, że tam też mam duże szanse na wygraną. Dziewczyny są takie słodkie jak dziewczynki, prawda? Takie niewinne.
Nie wiem, czy wiesz, ale dodzwoniłam się do ich byłych partnerów. Och, tak. Życiowych. Tak. Może to być pomocne. Tak. Bardzo uzyskałam wiele cennych informacji. Jesteś na to gotowy? To są ostatnie telefony do byłych. Będziemy tęsknić. Chciałbym już usłyszeć. Bardzo to może proszę. Nam zaszkodzić. Spokojnie, dziewczyny, będziecie miały szansę się wybronić. To rozpoczynamy od rozmowy z byłym chłopakiem Alicji. Cześć Andrzej, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Cześć. Witaj, dostałam twój numer telefonu od Alicji, twojej byłej dziewczyny. Tak, zgadza się, zgadza się. Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej na temat Alicji? Jakim jest człowiekiem? Na przykład? Cóż, no Alicja z reguły znaczy jest w porządku dziewczyną, ale nie na tyle w porządku, ponieważ już moją byłą. No, generalnie tego słowa nie mogę powiedzieć Alicji. Czyli coś przeskrobała? No, nie było, można powiedzieć, wszystko w porządku z jej strony. No to może zdradzisz mi, jakie są jej wady? Jakie są jej wady? No cóż, zawsze wymaga dużej cierpliwości ode mnie. A poza tym w stosunkach męsko-damskich nie zawsze... Nice! Co to znaczy, że zdradzała? Ciężko mi o tym mówić, ale chyba coś w tym jest. Oj, to złamała ci serce trochę, co? O, nie czuję się z tym teraz najlepiej. Nice. Dobrze, lej herbatę. Największy fan Jacek spisze, ale toksyna typ. W jaki sposób? Fakty mówi. No, przykro mi, że tak wam wyszło. Ale wiesz no, może będziesz miał teraz szansę poznać kogoś nowego, tak jak Alicja, bo Alicja jest u nas... Znaczy, generalnie cały koncept jest idiotyczny, dzwonią do byłych w ogóle w programie telewizyjnym. Więc i tak oceniamy to wszystko jakby w takim bardzo ograniczonym kontekście. W programie, żeby też poznać nowego, przystojnego mężczyznę. Co byś mógł powiedzieć temu właśnie mężczyźnie o Alicji? Żeby uciekał. Może go musisz przed czymś ostrzec. Co powiedzieć? No na pewno, żeby uważał. Że może nie zawsze do końca się angażował, bo może się nieźle przejechać na tym, ale może znajdzie wspólny język z Alicją. Ale ją zarżnął tutaj. Może się zmieniła, jak myślisz? Myślę, że jest szansa. Myślę, że z czasem ludzie się zmieniają i może również to będzie dotyczyć Alicji. Okej. Okay. No, Andrzeju, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Mina ci troszkę zrzedła. Alicja, tłumacz się. No cóż, no na pewno się nie zgadzam z tym, co powiedział mój były chłopak. Okay. Trochę tam ponaginał, bo trochę wyszło inaczej, ale widzę, że obrócił... zdradą? No obrócił kota ogonem, akurat wyszło całkiem inaczej, niestety. Czyli to on był tym złym? No dokładnie. Ale to zawsze słyszę od kobiet, że to on był tym złym. No akurat tak wyszło, że to z odwrotnej strony. Czemu dałaś jego numer? Dlatego właśnie ja jestem w tym programie, a nie on, nie? Czyli zdrada była w drugą stronę, tak? Dokładnie tak. Uspokojony lekko? Lekko. Lekko. Dobrze, to nie wiem, czy chcesz posłuchać kolejnej rozmowy telefonicznej? Oczywiście, widzę rozmowy, dużo pokazują. Dzięki wielkie, Marko. Już się bałam, że powiesz, że nie chcesz słuchać, a tam są takie ciekawe rzeczy. No to w takim razie posłuchajmy, co ma do powiedzenia o Bożenie, jej były chłopak. Cześć Tomek, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Cześć Kasiu, kurczę, to naprawdę ty? No, to naprawdę ja. Słuchaj, sprowadza mnie do ciebie twoja była dziewczyna Bożena. Ojeju, naprawdę? A ona dała mój numer, tak? Tak, dała twój numer, bo wiesz, najlepszym źródłem informacji są byli faceci. Dzwonię do ciebie, żeby się wypytać na przykład o zalety Bożeny. No, Bożena z racji swojego zawodu jest dosyć taka konkretna i ostra. Zawsze, nie musiało być wszystko poukładane. Może dlatego się rozstaliśmy, ale to jest raczej zaleta. To wada jest po mojej stronie, bo ja byłem bałaganiarzem i zawsze o wszystkim zapominałem. Aha, ale jakie ma wady? No bo jakieś musi mieć, co? No wiesz co, wady Bożeny. To na pewno... Co? Jest żartuchem. No lubi słodycze, no ale... No nie wiem, czy jest wada. No wiesz, po prostu słodka dziewczyna. No i dużo filmów lubi chłopaki
strasznie dużo pieniędzy na to traci. Naprawdę. Filmy lubi zajebiście. To jest jej słabość? Całą swoją wypłatę na płyty z DVD i muzykę. A nie tak jak normalny człowiek. Wszystko przez to, że jest policjanką. Jakby była normalnie to by zleciała na zalukaj.pl, komikuj.pl. O, proszę. A jak całuje? Wiesz co, nie pamiętam jak całuje Bożena, bo trochę... Ale zajebiście, że kupuje filmy, bo znaczy, że ogląda filmy. To jest... Jest jakiś temat jakikolwiek. Kobiet po niej miałem. A już ci się pomyliło wszystko? Tak, zapomniałem. Jak coś, zapomniałem. Okej, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Ta rozmowa wywołała uśmiech na twojej twarzy. Co cię tak rozbawiło? Powiem tak. Raczej zawsze szukam, drążę, żeby coś znaleźć w kobiecie, aby mógł się czegoś uczepić. Mm-hmm. Natomiast tutaj usłyszałem same zalety. Dlatego, że lubię kobiety konkretne, których jest dość bardzo mało na świecie. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Zauważyłem też, że troszeczkę myślę, że były chłopak Bożeny po prostu jakby nie potrafił się pod nią dostosować. No właśnie, bo tak powiedział, że to był powód ich rozstania, to, że jest konkretna. Pokurana. Bożena, czy twój chłopak poprzedni to pantoflarz? Nie był pantoflarzem. W ogóle się mnie nie słuchał i... A tu baczmy, spocznij, nie ma dało się go. To jest chyba najbardziej niezręczny odcinek, jak do tej pory. Strasznie, kurwa, dziwnie. W żadnym wypadku, tak to znaczy, powiem, mam pohamować. Rozumieć, że lubisz sobie ustawić faceta, czy jak? Nie do końca, nie. Lubię jak mężczyzna jest zdecydowany, a on był właśnie taki niezdecydowany. A propos tego obżarstwa, ciągle kazał mi się odchudzać, a sam nie należał do tych najszczuplejszych. Mhm. Także myślę, że troszeczkę mnie tak oczernił. O, nice, idi. No, ale to były chłopak. W końcu, prawda? W końcu. No właśnie, czego można się po byłych spodziewać? Ja to podsumowując, powiedziałbym, że na razie tutaj widzę same zalety z tego, co usłyszałem. Ty słodycze też, co? Miło mi to słyszeć. Lubisz cukiereczki? Najsłodsze. Najsłodsze? Najsłodsze. No bo żona właśnie do nich należy. Myślę, że będę miał możliwość się przekonać. Mam taką nadzieję, ale zanim się przekonasz, jaka jest Bożena, może chcesz posłuchać, co o Sylwii ma do powiedzenia jej były chłopak? Również. To posłuchajmy. Wracając jeszcze chwilę. Jak gdy masz wymienić wady, to mówisz, że ktoś je za dużo słodyczy. To jest kurwa taki self-report co do swoich kompleksów, że masakra. Cześć Piotrze, mówi Kasia Cichopek z programu Gra Wstępna. Oho. A witam. Cześć, twoja była dziewczyna Sylwia podała twój numer telefonu. Strasznie tak matter of fact. A jak wiadomo, byli faceci są najlepszym źródłem informacji, stąd też mój telefon. No proszę. Chciałam się czegoś dowiedzieć o Sylwii, mógłbyś nam zdradzić na przykład, jakie są jej zalety? Zalety? Kwiatko listy wyjmę. Tak, dokładność. Dobrze gotuje, bardzo dobrze gotuje. I jakby taka elokwencja w prezentowaniu się, po prostu ładnie wygląda. Ładną dziewczyną. Jaka jest najseksowniejsza część ciała? Sylwii? Co za pytanie? Najseksowniejsza część ciała? Borewicz faktycznie. Czyli ta część tylnia, tak powiem. Pupa, tak? Tak, pupa, dokładnie. Rozumiem. A powiedz, bo mówi się, że przez żołądek do serca, czy w związku z tym ona jest taką fantazyjną osobą? Te potrawy są takie wyszukane, czy bardziej klasyczne? Nie, bardziej wyszukane i bardzo dobrze, że tak powiem, przyprawione. Właśnie wszystko jest na swoim miejscu, poukładane. Jeśli chodzi o właśnie o obiady, kolacje, to wszystko jest wyszukane, wysublimowane właśnie w ten sposób. A skoro jest taka poukładana, fantazyjna, wyrafinowana, czy taka sama jest też w łóżku? Tak, oczywiście. A jak całuje? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie wiem, nikt jeszcze nie powiedział, że źle ktoś całuje. I szkoda, chciałbym to usłyszeć. Kiedy byliśmy razem, to naprawdę było fantastycznie.
A co jej przyszły mężczyzna powinien o niej wiedzieć? Przyszły mężczyzna to powinien o niej wiedzieć? Powinien się stroić w cierpliwość, jeśli chce coś daleko zajść, może wspólnie z tym, no bo u mnie tej cierpliwości chyba trochę zabrakło. Boże, proszę, aby nie było o tym, o czym myślę. Tego może tak wyszło, jak wyszło. Co powinien wiedzieć? Na pewno powinien wiedzieć, że czasami jak to kobiety, ma też tam swoje humory, wiadomo. No i lubi mężczyznę, takiego męskiego, po prostu. A czy jesteś nadal w niej zakochany? Trudno to powiedzieć, czy jestem. Wyszło tak, jak wyszło, a co życie pokaże, zobaczymy. No, trochę na pewno człowiek żałuje, ale często się okazuje, że to jest po czasie już. Bo Sylwia nas słyszy w tym momencie, jak chcesz, to możesz ją pozdrowić. Kłam, że to na koniec jest reveal. Słyszy nas w tym momencie? Tak. Jejku. No to ją pozdrawiam. Sylwia, pozdrawiam cię. Pamiętasz o mnie? Na pewno o tobie pamięta, nie może niestety nic powiedzieć. Aha. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dobrze, ja również dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Remember me. Noga ci tak delikatnie drży. Widzę, że jesteś zaniepokojony, że tam były chłopak ciągle coś czuje do Sylwii. Dwie rzeczy chciałbym tutaj poruszyć przy Sylwii. Gotowanie. Na plus. Na plus, ogromny plus. Lubisz dobrze zjeść? Może nie widać, ale lubię zjeść ostre posiłki. Z tego, co słyszałem, dobrze potrafi przyprawić. Czyli lubisz pikanterię. Miał, kurwa. Druga rzecz? O co chodzi z tą cierpliwością? Miał food trucka, czasami więc... ja nie byłam cierpliwa co do niektórych rzeczy. Nie mogłam doczekać się tego, co mój były chłopak mógłby zrobić. Coś mi przyszło na myśl. Przepraszam? W jakim miejscu nie mógł tego zrobić? W jakiej dziedzinie? Nie wiem, no sytuacja typu, mówię, chcę iść do kina, prawda, i no dobrze, to pójdziemy na następny tydzień, tak. A następny tydzień okazało się, nie, no to za jakiś następny. I no i moja cierpliwość się kończyła po miesiącu czasu, prawda. A może on w ogóle nie lubiał chodzić do kina? To mógł mi to powiedzieć. Nie, no po prostu Sylwia lubi konkret. Chce iść do kina, proszę bardzo, następnego dnia są bilety na biurku przygotowane. Dokładnie, Kasiu, tak. No nie, no, ja rozumiem w 100%. Także tu masz, chciałbym się dowiedzieć, twoja jakaś taka specjalność, jeśli chodzi o potrawy? Wiesz co, bardzo lubię robić schab ze śliwkami. Ze śliwkami nie jadłem. Jest bardzo dobry, naprawdę polecam. Zwłaszcza w moim wykonaniu. I łososia zapiekanego. Łososia bardzo, bardzo lubię. A jakieś dodatki do tego? Oczywiście ziemniaczki zapiekane i suróweczka. Nie możesz się doczekać, co? Takiego wiatku w wykonaniu Sylwii. Już to widzę. Już to widzisz? Może będziesz miał szansę nawet spróbować. Zobaczymy. Właśnie, zobaczymy. Ciężki wybór. Wysłuchałeś już wszystkich rozmów. I przyszedł kolejny moment, kiedy będziesz musiał podjąć męską decyzję. Mam tutaj dla ciebie kopertę, w której są imiona dziewczyn. Bardzo proszę, wybierz karteczkę z imieniem tej dziewczyny, której nie chcesz widzieć w kolejnej rundzie, która na pewno nie usiądzie tutaj z tobą na tej kanapie, ale z którą oczywiście będziesz mógł się spotkać w rundzie finałowej. Na razie nam nie pokazuj, ale wyciągnij, proszę bardzo. A my w tym czasie porozmawiamy z twoimi przyjaciółmi. Czy mogę podjąć decyzję po wysłuchaniu? No właśnie chciałam sprawdzić, czy ta decyzja... Nikt nie rozumie, o co chodzi w tym etapie programu. Kocham to. Fantastyczne. Decyzja twoja będzie się zgadzać z decyzją twoich przyjaciół. Dobra. Ale mam nadzieję, że będę mógł zmienić decyzję. Będziesz mógł zmienić decyzję, ale bardzo mnie ciekawi twój pierwszy wybór, dlatego jeszcze nam nie mów. Później nam pokażesz. No jak będziesz chciał, będziesz mógł zmienić zdanie. A ja jestem ciekawa opinii twoich przyjaciół. Posłuchajmy. Ja nadal podtrzymuję swoją decyzję i Piotrek wybierze kandydatkę numer 3 lub 2, czyli Bożenę lub Sylwię. Dobra, ale która jest która? Na tak, ale teraz musi wyeliminować dziewczynę. No to wyeliminuję kandydatkę numer 1, czyli Alicję, ze względu, że po tym telefonie do byłego chłopaka okazało się, że dziewczyna zdradzała, a mężczyzna zawsze prawdę powie, więc niestety. Tak byś ufał mężczyznom. Tak. No tutaj Alicja powiedziała, że jednak to nie była jej wina, że obrócił kota ogonem. Co ty na to, Alicja?
Ja? No co mogę powiedzieć? Podtrzymuję to, co powiedziałam, no ale jeżeli przyjaciel Piotrka... Chłop wszystko na kryptowalutach stracił pewnie. No, woli wierzyć mojemu byłemu chłopakowi. A cóż mój były chłopak może powiedzieć na mój temat? Aneta, jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest jak najbardziej tak samo jak tutaj przyjaciela naszego. I wydaje mi się, że jeżeli dziewczyna już raz, chociaż na pewno jakiejś części była to też jej wina tej zdrady, to wydaje mi się, że kolejny raz też może się do tego stopnia posunąć. I nie chciałabym, żeby coś takiego spotkało Piotrka. Chwileczkę. Mnie to niepokoi. Przecież Alicja nie zdradzała. Ale wina leży zawsze po dwóch stronach. No właśnie. Alicja twierdzi, że nie, a skoro wina leży po dwóch stronach, to dlaczego tak się na nią uparliście? Może trochę większa ta wina była po tamtej drugiej stronie? O kurwa. Znajomi tutaj, już po znajomych widać, że zjebany jest i ten gość też. Ten kandydat. Kawaler. Przejebane. Ale jakaś wina była po stronie Alicji i troszeczkę mnie to niepokoi. Ale nikt nie jest krystalicznie czysty, wiesz, jakby ktoś był taki czysty, to byłby nudny. Ale kto powiedział, że tutaj jest Alicja? A, no właśnie, tutaj polemizuję z twoimi znajomymi, także wysłuchałeś ich opinii, a teraz pokaż swoją karteczkę. Umieram z ciekawości. Albo... Czy to jest twoja decyzja? Zmienić? Najpierw mi pokaż, a potem powiedz, czy to jest twoja ostateczna decyzja. Chcesz zmienić? Alicja. Nie. Nie. Jesteś pewien. Na 100%. Albo lewo, albo prawo. Nie. Alicja, przykro mi. Mam dla ciebie złą wiadomość. Musimy się chwilowo pożegnać. Może okazać się, że twój wygląd odmieni decyzję Piotra, ponieważ w ostatniej rundzie Piotrek zobaczy wszystkie dziewczyny i wybierze tę, która najbardziej mu się podoba wizualnie. A my przechodzimy do rundy trzeciej. Uważam, że odpadłam, dlatego że mój były chłopak wystawił mi negatywną opinię. Dlatego też, no, no tak, niestety, tak było. Chłopak zdecydował, że mnie nie wybierze do następnej rundy. Kurwa, szczerze, to twój chłopak były ci wyświadczył przysługę, bo takie flaki z olejem ten typek tutaj. No ja raczej jednak oceniam to, że odpadnę jednak w tym finale. Dlatego, że po tych dwóch koleżankach, trzech, które są razem ze mną, no jednak mi się bardziej podobają, nawet osobiście jako kobieta mogę powiedzieć, że są bardzo ładne, także wybierzę którąś jednak z tych trzech, a nie mnie. Teraz będziesz miał szansę zbliżyć się do pozostałej dwójki. Ja myślę, że obydwoje tam kręcili, kurwa. Ja to widzę. Ja tam widzę, że tutaj cię kurwa nic nie zgadza u nich. Naszych kandydatek. Będziesz mógł z nimi porozmawiać, będziesz mógł nawet je dotknąć, ale nadal ich nie zobaczysz. Trzymam tutaj w ręce takiego pięknego złotego amorka. Proszę, on jest dla ciebie. Dziękuję. Ty natomiast wręczysz go dziewczynie, która najbardziej przypadła ci do gustu pod względem charakteru i osobowości. Oczywiście, żeby chodziło tylko o osobowość, dostaniesz też przepaskę na oczy, tak żebyś nic nie widział. Bo tak jak powiedziałam, dziewczyny zobaczysz dopiero w rundzie ostatniej. Dlatego bardzo proszę, załóż opaskę na oczy. Kasia podała. Dobrze założył, dobra. Uf. Od dołu nic nie widzisz? Niby nie. Nie, co nie to widzę. Znaczy niby? Nie widzę. Niby nie, trochę widać. Nie wiem, Kasia, mógłbyś założyć i sprawić sobie, bo totalnie widać, ale spoko. Widzi bardzo dobrze. W takim razie, czy jesteś gotowy, aby przyjąć tutaj nasze dwie dziewczyny? Tak. Świetnie. W takim razie, kochane, zapraszam do mnie. Usiądźcie po obu stronach Piotra. Ale ma teraz uśmiech na twarzy. Czekał na ten moment chyba cały program, prawda? Ładnie. Dziewczyny, za chwilę będziecie mogły przekonać do siebie Piotra. W jednym zdaniu, jak najlepiej musicie siebie zachwalić. Ale ja wiem, że Piotr nie może się doczekać, żeby was bliżej poznać, dlatego teraz cię zaskoczę. Dziewczyny, możecie dać mu buziaka. W policzek. Kasia, ty nie wymyślaj już nic do tego formatu, jakby już daj. Naprawdę.
próbuje jak może, żeby coś ciekawego wymyślić, ale nie ma kurwacji. Potrzebujesz, żeby dziewczyny coś mówiły, czy wystarczy ci to, co doznałeś? Myślę, że skorzystam z wszystkich możliwości. Chciałbym, żeby jeszcze dziewczyny coś powiedziały. Dobrze, zaczniemy od Sylwii. Bardzo dobra, proszę. Rizujcie. Ostatni riz. Takim krótkim. Jeżeli lubisz tykające bomby łączone z dobrym jedzeniem, to znasz wybór. Dziękuję bardzo. I Bożena, bardzo proszę. Piotrek, wybierz mnie, bo możesz już nie mieć drugiej takiej szansy. Dziękuję ślicznie. I teraz już wszystko w twoich rękach. Dziewczyny, wysuńcie proszę swoje dłonie. Dobra, kupiłam je trochę. No możecie położyć na kolanku. Słuchaj, no wszystko zależy od tego, czego w życiu potrzebujesz akurat w tym momencie, tak? Więc był to kontrowersyjny riz, ale do pewnej grupy ludzi trafi. Będzie wiedział, gdzie trafić ze swoim amorkiem. Czy ja mógłbym jeszcze poradzić się przyjaciół? Nie. Nie? Ja wiem, że tak jest łatwiej. Wiem, że przyjaciele najlepiej potrafią doradzić, ale oni już mieli swój czas. Teraz decyzja jest w twoich rękach dosłownie, bo w twojej ręce znajduje się złoty amorek, który wyląduje za chwilę w dłoni tak. jednej z dziewczyn. Która to będzie dziewczyna? Schabowy czy zero mandatów? Bożena czy ciężka Sylwia? Ciężka decyzja. Z lewej strony mam Bożenę, z prawej mam Sylwię, tak? Tak. Brawo. Sylwia czy Bożena? I amorek ląduje w ręce... Sylwii! Tak myślałam. Sylwio, gratuluję ci serdecznie. Bożeno, byłaś tak blisko. Mniejsze ale nie zło. Martw się. Masz teraz czas, żeby pójść do garderoby, poprawić włosy, przygotować się, bo w rundzie ostatniej staniecie twarzą w twarz z Piotrem. I kto wie, może właśnie twoja uroda go olśni i rzucisz go na kolana. A ja zapraszam państwa na rundę finałową. Pierwszy etap mamy już za sobą. Piotr poznał osobowość dziewczyn, nie widząc ich. Wybrał według siebie najciekawszą pod względem charakteru. Teraz będzie musiał wybrać jeszcze raz, ale tym razem stanie z nimi twarzą twarz i wybierze tę, która podoba mu się najbardziej. Wszyscy jesteśmy ciekawi, czy trafi na tę samą osobę. Muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo ważna decyzja, którą za chwilę podejmiesz, ponieważ ze swoją wybranką spędzisz uroczy weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Belvedere w Ustroniu. Najgorsze jest to, że ten gość jest taki kurwa jak flaki z olejem, że nawet nie potrafię określić, co mu się cokolwiek, czy mu się coś podoba, co on chce. Lubi kogoś? Czy on lubi kobiety? Lubi żyć? Oddycha? Pije wodę czy nie? Nic kurwa. Będziesz mógł również godzinami rozmawiać przez telefon, ponieważ nowa rodzinna telefonia komórkowa cyfrowego Polsatu ufundowała dla was darmowe godziny do przegadania, jak również telefony komórkowe. Czy jesteś gotowy? Zniecierpliwiony. Zniecierpliwiony. Nie będę przedłużać, w takim razie dziewczyny, rzućcie go na kolana. Dziewczyny stoją w innej kolejności, tak żebyś nie zorientował się, która jest która. Bo tu naprawdę chodzi o wygląd. Czy już masz swoją faworytkę? Mam, nie mam, mam. To masz czy nie masz? Mam. Kurwa zdecyduj, weź jedną kurwa rzecz w swoim życiu kurwa wybierz. To zdradź nam. Dziewczyna w w fioletowej bluzce. Zapraszam do mnie, tylko nie pokazuj dłoni. Sprawdzimy, czy to jest Sylwia. Jeśli tak, to będzie miała amorka w ręku. Jeśli nie, to na pewno nie będzie Sylwia. Kurwa, ma małego, mam go dość. Pokaż swoje dłonie. Nie ma. Jest! Gugu Gaga Twitter jest jak wow! Co ona zrobiła właśnie?
Jak to jest możliwe? Nie no kurwa. A nam pozostaje pogratulować szczęśliwej parze. Bardzo się cieszę, że i uroda, i osobowość idą w parze. Pozostałe dziewczyny również były świetne. Niestety zasady są nieubłagane i Piotr mógł wybrać tylko jedną. Na dziś to wszystko. Ja się z Państwem żegnam, ale koniecznie zapraszam na kolejny odcinek Gry Wstępnej. Do zobaczenia. To był ostatni odcinek. Ona nie wie. Bardzo fajne uczucie z tego względu, że mężczyzna ocenił nie tylko mój wizerunek, ale zauważył też moją osobowość. Ja myślę, że jednak Piotrek trzymał się tego, że woli brunetki. Wiedział, że jestem blondynką, no okay. I dlatego, żeby nie wybierać na przekór swoim upodobaniom, wybrał właśnie Sylwię. Mi się wydaje, że on szukał raczej takiej kobiety, trochę takiej konkretnej, ale z drugiej strony takiej z wyglądu delikatnej, raczej takiej trochę spokojnej. Mi się wydaje, że to głównie zadecydowało o tym, że jednak Sylwia została wybrana, a nie trzy pozostałe uczestniczki, w tym ja. Program Gra Wstępna wygrałam ja. Niespodziewanie. Brawo, dobra obserwacja. Ja pierdolę, najnudniejsi ludzie świata wszyscy zebrali się w tym studiu tego dnia. Dosłownie pamiętam już, jak ma na imię ten typ, a nie jak wyglądał. Grę wstępną oglądało średnio 880 tysięcy widzów, podczas gdy rok temu w paśmie jego emisji Polsat oglądało 1 100 000 tysięcy osób. Wynika z danych AGB Nielsen Media Research. Show obniżył oglądalność stacji na tyle, że przegrała ona z konkurencją, jedynką, TVN-em i dwójką. Prowadzono przez Cichopek grę wstępną i chętnie oglądały kobiety, mieszkańcy wsi i małych miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym. To dużo mówi o Jaceks. O, dziękuję wam za tą podróż. O Boże. Wiecie co? Znajdziemy niedługo kolejny program do oglądania. To jest koniec bitwy, ale nie koniec wojny. Dziękujemy, Kasiu.